Zaczynamy trochę wcześniej niż zwykle. Wy będziecie pewnie słuchać to jak zwykle wieczorem albo tydzień później, bo też są tacy. Albo wcale. Albo jest na przykład 2021, jak ktoś nas odkrył i teraz leci po wszystkich odcinkach i teraz właśnie tego słuchają. Takie osoby też się zdarzają. Formogatka numer 187. Ta nagrywana w ogóle w lutym. To wszystkiego najlepszego z okazji roku psa? Walentynek. Tak. Były walentynki w zeszłym tygodniu. Wy nie jesteście psami, ja jestem psem. To jest mój rok chiński. Okej. Okay. A o czym się poznajesz, to jest twój rok? 8-2 jest rok psa. Tak wypada. Aha. Okej. Okay. Następny mam za 12 lat, więc to wiesz. A mój rok to jest jaki rok? Ty jesteś pewnie, czekaj, nie wiem, ale... Jesteś albo świnia, albo szczur, albo broziak, baran, szczur, albo świnia, tak, tak obstawiam, czekaj. Złodziej, zdrajca, Polak, złodziej, tak. Tak. No dobrze. Tchórz, chytrus, tak. Czyli Wojtek, Kubarek, aka pies. Sprawdzam. Wita się z wami, Michał Wikliński. Jesteś świnia, zgadłem! Zgadłem! Marcin Jank, aka świnia i Michał Wikliński, aka cześć. Pewnie też świnia, co? Bo ja jestem ten sam. Nie, nie, nie możesz tak? być świnia. Ty jesteś kogut. Aha, a jak to się sprawdza? No wpisujesz swój rok urodzenia i chiński znak w Google i on ci pokazuje, jaki masz ten. Ale... Najlepszy chiński znak to jest smok. No ale skoro Tartak jest ten sam rocznik, czy Tartak jest inny rocznik niż ja? Przecież Tartak jest 8-3. Ty aha, a, dobra, okej. 67 okay. Dobra, jestem. To ja jestem kogut. 67. Tak. Tartak z przyszłości z pieprzy. Dobrze, teraz już na poważnie. Dzisiejszy podcast będzie zawierał stałe kąciki nudy. Tematyczne. Brak ciekawych informacji na temat gier. Szczątkowe ilości orzechów. Stare skarpety. Może zawierać śladowe ilości orzechów. Tak. I łososia w tubce. Będzie biop, bo byliśmy blisko, ale jednak obok prawdy 3 razy. Społeczność lekko się przysnęła tym razem, więc mamy tylko jedną rzecz od społeczności, ale za to taką do dyskusji fajną. Kilka newsów, bo parę rzeczy się wydarzyło, może nie jakieś rewelacyjnych, spektakularnych, ale jednak. Nie oszukuj ludzi już na samym początku. I potem rozciągniemy te newsy na kąciki uwielbienia platform wszelakich. Ten odcinek będzie jak metka łososiowa. Mhm. Czyli najlepszy. Zero łososia. Zero łososia. Dzisiaj mamy tylko 5 gier. O. Tak właśnie było. No dobra. Ta przerwa po tym, mamy 5 gier, mi najbardziej podobało. Wojciech Pijanowski uderzył. Znaczy nie Pijanowski, tylko ten. Karol Strasburger. Nie, Karol Strasburger, jak w Familiadzie ten sygnał jest taki. To było właśnie to. Na zakończenie oczywiście Top Coś Tam, nasza najnowsza zabawa. Top Coś Tam jest w dechę. Tak. Przyjął się. Dobrze. Top Coś Tam jest klawę. Nie zaciemniając obrazu, rozpoczynamy od kącika pomyłek. Kącik pomyłek. Proszę. Grzybosław. To chyba do Tartaka było. Napisał, że zgłaszam biop Tartak. Zgłaszam biop, kropka. Tartak. Przy omawianiu bety Sea of Thieves parę razy mówił o graniu na katarynce w tej grze. A instrument, w tej grze, na którym on grał, to lira korbowa. W wersji angielskiej to jest Hardy Gardy, a nie katarynka. Okay. Różnica jest taka, w katarynce dźwięk generują piszczałki, a melodia zapisana na wałku otwierającym w odpowiednim czasie i kolejności kanały doprowadzające to powietrze do właściwych piszczałek. Wow, Dave. W ogóle mi nie jest wstyd, że nie wiedziałem tego. Więc nie trzeba nawet umieć grać. A lira korbowa to instrument strunowy, a melodię gramy wciskając odpowiednie klawisze, co już wymaga umiejętności grania na tym instrumencie. Ja muszę tutaj stanąć po stronie Tartaka, bo było za to sporo komentarzy pozytywnych po tym streamie, gdzie ludzie gratulowali Tartakowi używania tych nazw wszystkich. Zgadza się, tak. Tak cały było. Stream. Ludzie, którzy byli into that, byli niesamowicie zadowoleni z tego tak. streama. Tak jest. Było też kilka osób, m.in. Poikao i Blaze Onishiaku, to z YouTube'a było z kolei. Mm-hmm. Oczywiście wytknęli nam, że NAK ma multi, kanapowego koopa ma, jedynka. Kanapowy się nie liczy. Koop się nie liczy. Pomyliłeś się, nie dyskutuj. Przyjmij pokuta i do konta.
I w poprzednim odcinku ja coś zacząłem mówić o Bohemia Interactive, a to miałem powiedzieć o Illusion Softworks. To było przy okazji dyskusji o Kingdom Come Deliverance, kto tam to robił. I Bohemia była odpowiedzialna za serię Arma, jak Michał dobrze zauważył w mailu. A Illusion Softworks, później 2K Czech, było odpowiedzialne za te wszystkie tam mafie, Hidden Dangerousy i tak dalej. Więc to tak gwoli wyjaśnienia. A propos mafii, to ten Deck 13, czy jak oni się tam nazywają? Hangar 13? Deck 13? Deck 13 to są ci od The Search. Szafka 13. The Search. A Hangar to jest to drugie. To jest drugie, to są od tam. To oni tam mieli sporo zwolnień teraz. W Hangarze? Tam siekli też. Okay. No. No. Życie. Takie życie. Czasy. Takie czasy. To może jak jesteśmy przy zwolnieniach, to powiedzmy, co zrobiliśmy ostatnio. Zwolniliśmy Tartaka. To też, ale... Ja odchodzę, mnie nie można zwolnić. Aha, okej. Okay. I quit. No, zwolniliśmy nieco. Nie, ale o streamie z gry, którą żeśmy namieszali na polskim rynku. A, o tej grze mówisz, tak, tak. Zrobiliśmy streama w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu tak naprawdę, ze Sniper Ghost Warrior 3. Następnego dnia poszła informacja do inwestorów, że firma się restrukturyzuje i 30 osób zostaje tylko w CI Games. Więc znaczy, my się śmiejemy, ale tam dużo ludzi poleciało, z czego nam jest bardzo smutno. No jest nam smutno, oczywiście. Ja oczywiście grę chwaliłem, żeby nie było, ja tutaj się wybielam automatycznie. Sorry, obiecujemy nie streamować waszej następnej gry. Dobrze. W każdym razie Sniper po tym streamie na giełdzie, w sensie CI Games na giełdzie, 10% prawie urosło. Tylko no tak, ale to... Zastanawiam się, jaki był wpływ tego... Co tam bardziej... zawiniło, że tak powiem, czy to, że Sniper sprzedał 1 000 000 sztuk i zarobił, powiedzmy, 100 baniek, przychodu 100 baniek miał, czy to, że się firma zrestrukturyzowała i inwestorzy nagle uwierzyli, że teraz może coś z tego będzie. Nie, ja myślę, że to jest tak, że najpierw mówisz, zarobiliśmy 100 baniek, wow, i po cichu zwalniasz, przykrywasz jedną informację drugą, nie? No, tylko że ta informacja poszła w jednym newsie, nie, tak naprawdę, to jedno i drugie było. No tak, ale wiadomości się układa w kanapkę. Dobre, złe, dobre, nie? No tak, tak, tak. Czekaj, co w kanapce wkładasz złego? Mamy 100 baniek, zwalniamy 30 osób. 10% nie, w górę. Tak, w prawdziwej kanapce. Nie, bo to jest gówno. Kanapkę z gównem. Gorzej się nie da, no. To się mówi kanapka, nie okay, dlatego, to teraz że... chcę wiedzieć, czym przykrywasz dobrym w takim razie to gówno w tej kanapce, jak już też chlebkiem. Tak naprawdę. Chlebkiem. To nie mówi się kanapka, w ubieranie wiadomości w kanapkę, dlatego, że coś złego jest w kanapce, tylko, że kanapka ma warstwy. Jak cebula. No. Pamiętam, Shrek opowiadał o tym, że cebula ma warstwy. Nie, to osioł opowiadał, że cebula ma warstwy. Nie, to Shrek. To Shrek? Okej, dobra. Boże, ale Shrek miał warstwę, osioł mógł opowiadać, nie wiem. Oni to rozmawiali razem w tej scenie, to pamiętam. Tak. Onions, Heath Layers. Kto miał warstwy? Heath Layers. Dobrze. Sprawy społecznościowe, krótko i na temat dzisiaj. Zanim pytanie od Maćka przeczytam, bo było ciekawe jak dla mnie, to tylko wspomnę o naszym mailu. Tartak oczywiście się nie przygotował. 3 razy pisałem na naszej właśnie grupie. Właśnie teraz, jak przeczytałem, to się przypomniało, że kazałeś mi coś zrobić. Tak, więc masz jeszcze 30 sekund, zanim nie skończę mówić formułki standardowej, czyli tak. Maile możecie nam wysyłać na kontakt@forumogatka.pl. Jesteśmy jeszcze oczywiście... pierwszy koniecznie odpowiadał. Tak. Jesteśmy na forumogatka.pl, to jest nasza strona internetowa i tam wrzucamy wszystkie odcinki podcastu. Jest tam adres do naszego słowniczka, do naszego lingo, jest informacja, gdzie można nas znaleźć w sieciach społecznościowych, czyli na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze. Na Twitterze jesteście ostatnio bardzo aktywni, co mnie strasznie cieszy. Bo o której porze dnia i nocy byśmy na Twitterze czegoś nie napisali, to zawsze jest... Jesteś, Tartak. Nie, ja myślałem, dużo aktywnych osób. Ja myślałem, że on nas chwali, on chwali społeczność. No tak, no. No to chodziło. Jest też całe archiwum wideo, lista streamów, które się odbyły. Tak ostatnio na nią patrzę i wychodzi mi na to, że w tym roku prawie tylko ja robiłem streamy.
Bo takie no, są. Wojtek miał dwa, a Tartak problemy miał internetowe, tak, a nie chęć tak. do streamowania. A to znaczy, właśnie, nie, to jest najlepsze. Nie, możemy się odnieść do tego, bo ja myślę, że to nie są problemy internetowe, bo ty masz zajebisty internet. Ja mam słaby, w każdym razie tak myśleliśmy o moim internecie, że jest słaby. Jak ja mówiłem z Xboxa, to o nie, Tartak tego się nie da oglądać, 480 i tak nie, więc ja przestałem streamować. Yep. Ale streamowałem, bo mówimy o streamach z konsoli, ale streamowałem też z kompa. I streamowałem w zabójczych rozdzielczościach 1080 na 60 i szło mi dobrze z tego komputera. Prawda. Tak Kubor zaczął streamować od siebie też w tym, znaczy zaczął. Powiedzmy, że streamy po nowym roku no. Kubara i te z końca z zeszłego miały te same przypadłości, co moje streamy z Xboxa. A Kubar ma przecież zajebisty internet, nikt tego nie podważa, więc snujemy taką teorię, że po prostu apka Twitchowa jest do bani na Xboxie i przez to jest problem. Tak może być. A słuchajcie, czy ten stream, internety. Który ja robiłem z Monster Huntera, on też miał te przypadłości takie artefaktowe? Miał te artefaktowe, tak. Tak? Okej. Okay. No to jest ewidentnie, no już innej chyba możliwości nie ma w takim razie. Tak i a propos, skoro rozmawiamy, to też zgłaszacie jak to, że jak Mike streamuje, to nie ma innej opcji do ustawienia niż 720 na 60. Bo też zepsułem. Pamiętamy. Tak. Pamiętamy o tym, Mike to przestawiał, a i tak było po staremu, także będziemy tego pilnować na następnych streamach. Tak. Już teraz mam zapisane na kartce. Wydrukuję sobie, powieszę w ramkę nad monitorem. Robiliśmy nawet test ode mnie na ten mikser i tam chodziło super płynnie wszystko. Tak, w 1080p Kubar streamował, nie było problemu. Z włączonym tą funkcją taką, żeby było praktycznie 1:1 wyświetlanie i nic. Także no, jeżeli tak to będzie wyglądało, to nie wiem, czy nie będzie musieli się na chwilę przerzucić na mikser. Nie, będziesz musiał się nauczyć streamować przez OBS-a. To... Nie mam kompa nigdzie w pobliżu konsoli. Nie ale będę ciągnął... masz laptopa. Jay też streamuje przez laptopa. Naucz się. Git good. Porozmawiaj z Jayem. On to robi. Jezus, ja muszę gdzieś Elgato wchodzić z tyłu, podpinać przez Elgato. O Jezu. Słuchaj, ale wtedy nie chodzi nic typu Netflix i tak... To jest jak rozmowa w podstawówce. Dobrze, że chociaż tym razem Tartaka mam po swojej stronie, więc może nam się uda Wojtka kiedyś przekonać. Ale tak, no to tak już tak na serio, to ten mikser ja będzie chyba odpowiedzią, nie? Ja pociągnąłem przez salon od konsoli do komputera 10 metrów HDMI. Przez salon, ty jesteś w stanie dotknąć ściany od salonu i drzwi wyjściowych z mieszkania, kurwa, stoisz właśnie, w miejscu. Właśnie mnie mówi, że pociągnąłem 10 metrów kabla, wystarczyłoby 3, ale no. Tartak jak wąż ogrodowy ma, to ma 3 metry, nie? Ty, masz laptop, pogadaj z Jayem, on to robi, ty też potrafisz. Tak. You can do it. Just do it. Zrobimy ci właśnie. Tego gifa z tym, z Szają Lebefem i będziemy ci go wysyłać codziennie. Z Szają Lebowskim. Wracając do społeczności, teraz już na poważnie. Ale to jeszcze może tak podsumuję. Tego miksera spróbujemy może jak będziemy z konsoli streamować. Przy pecetowych tak, streamach zostaniemy chyba przy Twitchu, bo on w sumie działa u mnie. Tak. Nie wiem, czy jest sens go zmieniać. Będę takie mieszanie, no. Raz będziemy tu, raz tu i to jest po prostu chaos. Dlatego się musisz nauczyć. Ja będę Dark Souls, Demon Souls streamował z konsoli przez peceta. Okej. Okay. Jak tylko wyjdą. Dobrze. Spoiler. Pytanie od Maćka padło w mailu. Z okazji premiery remake'u Shadow of the Colossus do głowy wpadło mi dla panów pytanie. Panów. Gdybyście mogli zremake'ować każdy z osobna, dowolny tytuł, to co by to były za gry? Proszę bardzo, ja kto chce zacząć? Ja bym chciał, żeby Tartak pierwszy poszedł. Szachmat, bo ja się przygotowałem. O kurde. Na początku myślałem, że fajnie jakby zrobili remake Half-Life'a drugiego. Ale potem doszedłem do wniosku, że to by się mogło nie sprawdzić, bo to jest jednak gra, która ma 15 lat i w nią się po prostu inaczej grało. To była na wskroś korytarzówka. Teraz by to mogło po prostu już nie przejść. Tam by można było zboczyć na chwilę ze ścieżki, tylko po to, żeby jakieś dwa inne pokoje obejrzeć. I boję się po prostu, że nawet jakby to zrobili super piękne, super ładne, to po prostu by się to teraz już nie przyjęło, nie sprzedało. Trzeba by było znajdźki dorzucić, trzeba by było dorzucić jakieś nie, tam... Nie, to nawet nie o to chodzi. Trzeba by to rozbudować do poziomu Deus Exa na przykład, że można by, żeby były alternatywne ścieżki, a to już nie byłby
no, nie wiem, czy to byłby remake, no, w zasadzie jak daleko chcielibyśmy się posunąć w tym, nie? Mhm. Ja myślę, że po prostu Half-Life 3 rozwiązałby ten problem. Tak, tak, to po prostu to musiała być gra innej, następnej, czy też dwóch następnych generacji. Po prostu nawet jakby to zrobili z Half-Life'a pierwszego super ładnego, to po prostu gra by się mogła już nie sprawdzić jako ta korytarzówka. No nie ma się dlatego, co oszukiwać. Dlatego pomyślałem, że trzeba by się zabrać za inne gry, w których, które po prostu mają inną konstrukcję i na przykład stoją narracją albo stawiają w 100% na widowisko. Dlatego mam dwa typy. No, w zasadzie więcej, ale no jeden typ jest spięty klamrą Trojka. Nie wiem, czy pamiętacie Trojkę. Pamiętamy. Firma, która robiła RPG, zrobiła ich trzy i poszła na dno. Gdyby zrobili remake Arcanum i Vampira, to bym się nie pogniewał. To były, okay. to były duże, znaczy jedna większa, druga mniejsza, otwarte światy. To zostało fabułą, narracją, dialogami i tak dalej. Te rzeczy się nie zestarzały. Ale bardzo chciałbym zobaczyć remake i to by się sprzedało, bo to była bardzo, w cudzysłowie, bombastyczna gra i teraz przy tych możliwościach można by ją podkręcić do 11, wybuchy, fajerwerki i tak dalej. Freedom Fighters. O. Ta gra mi się bardzo, bardzo podobała. To tylko była czy gra... to nie wyszedłby taki bardzo sztampowy shooter z trzeciej osoby. Taki no właśnie Crackdown 3 trochę. Znaczy istnieje obawa, że wyszedłby z tego po prostu Homefront, nie? No. Ale, no. Ale myślę, że musiał być, no... Nawet nie wiem, czy chciałbym, żeby było takie bardzo realistyczne, jak Call of Duty albo Homefront. Mogło być trochę z przymrużeniem oka, ale ten atak na Manhattan, te walące się budynki, płonące ulice, myślę, że to można by zrobić fajnie i spektakularnie. Okay. Tak wyobraź sobie Freedom Fighters z grafiką z The Division na przykład, nie? No, I podkręcone do 11, bo działyby się tam rzeczy, które są niemożliwe, nie? Znaczy, znów, byle tylko muzyki nie dotykali. Byle tylko muzyki nie dotykali, bo była we Freedom Fighters rewelacyjna muzyka. Także to są moje typy. Okej. Okay. To teraz kto? Ja czy Wojtek? Ja mogę iść. To jedziesz. Na pewno chciałbym zobaczyć Kotora, ale to jest bardzo chyba oczywiste. Kotora w takiej wiesz, ślicznej, pięknej grafice. To nawet ja bym chyba chciał zobaczyć. Typu... No. Jak Wiedźmin na przykład. Taka naprawdę śliczna grafika a reszta zostawiona bez zmian, te wszystkie. No powiedzmy, trzeba by tam potujkować te wszystkie questy i tak dalej, ale... Inwentory, żeby było przyjemniejsze. Walkę na pewno trzeba by trochę bardziej gdzieś tam też na współczesne czasy gdzieś zrobić, ale poza tym to... Na pewno chciałbym zobaczyć No One Lives Forever, żeby ktoś zrobił... Nigdy nie byłem fanem tej gry, nigdy jej nie rozumiałem. Ja grałem w No One Lives Forever, ale humor, jakoś tak... Humor w tej grze robi absolutnie wszystko. Ja byłem trochę za głupi wtedy, żeby w to grać. Walka z mimami jeżdżących na tych małych rowerkach, nie no tam było po prostu masa, ten walka z ninjami w spadającym budynku, który gdzieś tam został porwany przez tornado, no to tam było tyle po prostu zajebistych rzeczy na tamte czasy. Że można by to spokojnie ładną grafiką obłożyć i to by pewnie poszło. I chciałbym pewnie gdzieś jakiś remake, nie wiem, Legacy of Kain, tego Sol Rivera. A to tego bym nie chciał, nie. Ja bym wolał, jeżeli mówimy o tej serii, to wolałbym zagrać w pierwszą. To był Blood Omen, coś z perspektywy z góry, z lotu ptaka się oglądało. Blood Omen to był pierwszy... Nie chcę ten, o którym ty mówisz, się chodziło o tym niebieskim bez szczęki, nie? A we wcześniejszej części, tej, o której ja mówię, się chodziło o tym gościem, który mu tą szczękę urwał chyba. Tym z białymi włosami, tym wampirem. A tak, 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 tak. Tak. To było Legacy of Kain, a tam to było Legacy of Kain. Ja mówię o Soul River. No. Ale to jest fajna seria. Ona też zniknęła. Należy jej. No. Zgoda. Mike teraz. Sapera. Tak, Sapera remake'ują i remasterują. I remasterują za każdym razem, jak Windows nowy wychodzi. Nie znasz Wacki gry? A tak, kurde, co jakiś czas mówicie tą nazwą, ja dalej nie mogę wierzyć, że to istnieje. Wacki, kosmiczna rozgrywka. Musimy to kiedyś postreamować, tak naprawdę, bo to była śmieszna gra. Tylko ja nie wiem, czy to się da jeszcze kupić gdzieś. Nie, ona nie była ani śmieszna, ani dobra. Nie, no była śmieszna, nie gadaj. Jej śmieszność była śmieszna. Się na tytule kończyła. Nie była taka zła.
Ja mam dwie gry, które bym chciał zremake'ować, ale zremake'ować, nie? Żeby to było jasne, tam żadnych remasterów i tak dalej. To chciałbym pierwszego albo drugiego Fallouta, ale w takiej grafice, jak ma Divinity. To chciałbym w ten sposób, żeby tę grę zremake'ować. Uważasz, że to by była duża różnica na tej gry? Duża może nie, ale teraz te Fallouty, one się strasznie zestarzały, tak, i wiesz, no bije po oczach jednak ta grafika. I to tak ciężko się gra na dużym monitorze w tym momencie. Ja próbowałem jakiś czas temu. I to ona ma swój ten taki urok jednak. No ma, nie wiem, czy obłożenie tego ładną grafiką, tak jak z Divinity, by zmieniło cokolwiek tak naprawdę. Okej. To jest taka rzecz, którą bym chciał i chętnie bym nawet kupił zremake'owaną. Ale jedną mam jeszcze taką grę, którą grałem bardzo dawno temu, jak byłem tam jeszcze, powiedzmy, w okolicach studiów. To była taka gra, taki shooter z pierwszej osoby, który się nazywał Vietcong 2. Holy shit. I okay. Mi to się wtedy tak spodobało, jakoś tak, nie wiem, to był taki film klasy B trochę, ale na tyle mi się ta gra podobała, żebym ją chętnie zagrał w takiej nowoczesnej odsłonie, takie jak, nie wiem, tam mamy te Bad Company wszystkie, czy jakieś Call of Duty. Ja chyba w to grałem i powiem ci, że też ostatnio o tym myślałem, że nie ma, że brakuje takiego settingu właśnie wojna w Korei albo Wietnam, nie? Trochę tak, właśnie tego Wietnamu mi brakuje. Do Bad Company 2 był taki mod, że się taka tam mapa jedna Wietnamu albo dwie we Wietnamie siedziała i to było bardzo fajne. No. Tak, ale nie ma gry. Ja bym chciał jeszcze na konsolę Quake'a 1, ale żeby miał grafikę taką, jak się podłączało pierwsze Voodoo. 3D Fixa, no. Tak. No to możesz sobie... Aha, no dobra. Żeby tak wyglądał. Na konsoli, na konsoli. Nie możesz. Okay. To by był taki bardziej remaster prawdopodobnie niż remake. Bo ja pamiętam, wyszedł jeszcze na 360 Quake 3 Arena, ale był niegrywalny dla mnie. Ja w to kupę czasu spędziłem na PC-cie, myślałem, że kupię na 360, będziemy grali z chłopakami i nikt w to nie grał. No właśnie. Ja też sobie wiele obiecywałem po Quake Champions i jakoś odpadłem zbyt szybko od tego. Grałem trochę. Jeden. Mam wrażenie, że było duży hype na to, ludzie mówili, że świetne i umarł temat. Pewnie grają tam ludzie jeszcze. Tak, ta gra żyje, ludzie grają, tylko ona jest strasznie hardkorowa. Ja na dłuższą metę nie znajdowałem tam zabawy, bo ja po prostu nie jestem w tym momencie taki dobry, jakbym chciał, żeby mi to sprawiało frajdę. No nie jesteś, to prawda. I dostawałem ciągle w pierdziel i to wiesz, gra nie dla mnie niestety, jednak. Myślałem, że będzie dla mnie, ale jednak nie. No dobrze, no. Za dużo tej społeczności. Okej, okay. No to walić w takim razie, lecimy dalej. Za dużo. Zbyt duże ilości społeczności naraz. Newsy. Brak newsów. Nie, mamy dużo. Czy zauważyliście, że powstaje The Surge 2? Zauważyliśmy. I ma wyjść w 2019 roku. Przynajmniej takie są projekcje na razie. Żyłeś tak, że ty jeszcze nie grałeś w The Surge. Grałem w The Surge. A grałeś, faktycznie grałeś. Holy shit. Na streamie chyba nawet grał. Nie. My God. Nie. Teraz... Na streamie kto inny grał? Ja grałem w The Surge. Tartak grał. Nawet ściągnąłem ten dodatek, który wyszedł. Ten Walk in the Park? No. O kurde. To ja w niego nie grałem, a Tartak grał? Ja go ściągnąłem. Wróć, on go ściągnął. Dobrze. To była bardzo dobra gra. 15 terabitów, on po prostu ściąga wszystko, co... Tak, żebyś wiedział. 3 i ściągam wszystko. The Surge to jest bardzo dobra gra. Ostatnio mi się miejsce skończyło i musiałem już decydować i wywaliłem wszystkie samochodowe wyścigówki, bo nie będę grał. Wow. No. Okay. Następne do wywalenia są gry wszystkie inne sportowe, potem bilard, potem wrestling, a potem już nie będę miał czego wywalać. I muszę kupić nowy dysk. Jeżeli nie wiecie, bo nie graliście z nim w PUBG na przykład, Tartak jest hoarder. Taki klasyczny przykład człowieka, który wszystko musi mieć, gromadzić, nawet jak mu jest niepotrzebne. Ej, wczoraj graliśmy, miałem dwie lunety czwórki, dwie lunety dwójki i jedną lunetę ósemkę w plecaku. To się nie zdarza. Mhm. I nóż do tego. I sobie tą lunetę na patelnię zakładałeś. O. Gdyby się dało. Niestety nie ma noży w PUBG, niestety. Okej. Okay. Wracając do The Surge 2. Nie wydaje wam się, że to jakoś tak za szybko ta informacja wyszła? Czy to ma sens? Ja myślę, że to studio złapało w końcu wiatr w żagle. Ma tytuł, który faktycznie jest dobry i im się sprzedał i po prostu chcą
teraz, wiesz, wiedzą, że, to, że mają coś dobrego i chcą teraz zrobić pewnie większą, lepszą grę The Search. Mhm. I dlatego tak szybko się za to biorą. Hmm. Znaczy, że się biorą, to, to nic złego, ale skoro oni mówią, że ma wyjść w 2019 roku, to biorąc pod uwagę na pewne obsuwy... To się jeszcze przesunie, 2020 no, akurat to tak... Trochę to chodzi o termin. Żeby ja myślę po prostu, że oni nie mają tak naprawdę nic innego do roboty. Hmm. Przez te całe wszystkie tam zamieszania z tym, jak się nazywało ten poprzedni, ten klon Dark Soulsów. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, tak. I całym tą główną burzą, która spadła na nich, te rozejścia. I w końcu zrobili ten search, gra się okazała świetna i oni myślę, że po prostu chcą się teraz jak najszybciej tym zająć, żeby... Kują żelazo, póki gorące. Kują żelazo, póki gorące, dokładnie, tak. No dobrze. Tylko, że oni będą mieli dużą konkurencję, ja mam wrażenie, bo tam jeszcze od From Software coś na pewno wyjdzie. Mi się wydaje, że że oni nie skończyli to z Soulsami, From Software ani z żadnymi to nie jest konkurencja. From Software jest, wiesz, swoim własnym, wiesz, lidze. On nie ma ten... No, reszta to się biją w drugiej lidze klonów. Okej. Okay. Dark Soulsów, a to The Search było wysoko na tej liście. A więc... z jakimś niochem myślisz, że ma szansę startować w ogóle The Search? Bo tam pewnie się też... Myślę, że tak, ale przez to, że ma po prostu inny setting. Nie ma samurajów, inny setting, tak. Okej. Okay. No dobrze, zobaczymy, będziemy śledzić. Ja bardzo chętnie sobie tej dwójce się przyjrzę, jak wyjdzie. To była dobra gra. Co prawda jej nie skończyłem, ale grało mi się super. Była fajna gra, no. Co jeszcze? Datę premiery Vampyra poznaliśmy w końcu i to całkiem nieodległo. 5 czerwca. Vampyr. No, pilnie. Zaraz prawie. Ja miałbym lisp, czyli ten taki, tą wargę taką. Vampyr. Vampyr. Okej, okay, Vampyr. No mówię Vampyr. Okej, okay, dobra. No okay. Spoko, w porządku. No tak, Vampyr. Tak. To tylko tyle, tak. Data premiery jest podana. Data premiery Vampyra. Tak. Ciekawszy news się pojawił w tym tygodniu odnośnie THQ Nordic, które kupiło Koch Media. Czyli Saints Row wróciło do THQ. Znaczy wiesz, to THQ to już nie jest to samo THQ, co kiedyś. No nie to... jest, nie? Ale jasne, śmiesznie, się nazywa. Ale śmiesznie to wygląda. Nie? Śmiesznie, bardzo śmiesznie. Myślicie, że Dead Island powróci w końcu w jakiejś formie, czy... To już zostało zapomniane przez Boga jednak. Bo z tej całej trójki, która tutaj jest, Saints Row mnie nie interesuje, Metro jak najbardziej, a Dead Island jestem autentycznie ciekawy. Wiesz, jak będą powstawały Dying Lighty następne, to myślę, że nie ma miejsca za bardzo na Dead Island. No w takiej formie jak to było, to raczej chyba nie ma szans, nie? No, chyba, że to będzie faktycznie jakiś taki strzelanka z zombiakami, z lootboxami. Nie z lootboxami, tylko chodzi mi o broń tak jak powiedzmy w Borderlandsach, że co chwilę coś... Oni tak to reklamowali przez chwilę ten Dead Island któryś tam. Właśnie, co z Borderlandsami? Z Borderlandsami? Robią się. Na E3 w tym roku robią już data się, premiery może padnie, co? Mówi się o tym, że będzie coś o tym na E3, tak. Okej. Okay. No to jest coś, co mnie interesuje, jak najbardziej. Tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Ostatnio bardzo się uśmiałem, jak na Giant Bombie też rozmawiali o tych zakupach Koch Media i się zastanawiali, jak się wymawia nazwę Koch Media. Kok. I jakie tam powstały w ogóle możliwości. Był kok, był koch, był kocz, był coach. Coach Media. Coach Media to było, tak. Zabawne, jak Amerykanie w ogóle nie wiedzą nawet, jak spróbować podejść do nazwy. Ciekawe, czy tak się z nas nabijają też na zachodzie. Czasem. Na wszystkich z was się w ogóle tak zabijają. Zawsze? Na pewno. Okay. Na zachodzie, że hej. Okay. No dobra. Porozmawiajmy lepiej o PUBG, bo wy gracie, 30 milionów sprzedało się już na PC-cie, ale bardzo dużo banów leci, coraz więcej. Chińczycy tam farmują. Rozchodzi się o to, że jest 30 milionów sprzedanych kopii, coraz więcej, a liczba grających graczy spada. I jest podejrzenie, że chodzi... No raz oczywiście, że się ludzie mogli znudzić, ale po tyle czasu. Faktycznie bardzo dużo banów jest. I chciałem was zapytać, myślicie, że ile osób zbanowano do końca grudnia 2018 roku? Sumarycznie, od kiedy jest PUBG? No ja bym zbańkę stawiał. 3 miliony.
1500. 1500, okej. Okay. 1500. Z tego co czytałem, 99% tych ludzi to są Chińczycy. No, a do końca stycznia ile zbanowano? To jest sumarycznie od początku istnienia PUBG. No to pewnie z 2 miliony? 2,5 miliona. 2,5, znowu się w pół. Czyli przez miesiąc milion graczy zbanowanych. To niektóre gry nie mają takiej bazy graczy. Cliffy by chciał mieć tyle zbanowanych. Tak, tak. On nigdy na oczy tyle na serwerze nie widział. Milion cheaterów powinien wziąć do... Tak, wszyscy cheaterzy mile widziani w Lawbreakers. No, także to daje pewien pogląd na skalę, nie? Jaka jest pula graczy, skoro 2,5 miliona masz zbanowanych. No tak, no, myślicie, kiedy wybuchnie bomba tak naprawdę już, ta Battle Royale'owa? W sensie, że pierdolnie, czy... Że gry po prostu zaczną, co druga gra będzie Battle Royale. Jak pewnie. Na jesień? W przyszłym roku? Na jesień? Na wiosnę? Nie wiem, jaka to będzie data, ale to będzie wtedy, kiedy duży wydawca wypuści skończoną grę. Pierwszą skończoną grę z trybem Battle Royale, bo na konsolach, nie wiem czy na PC-cie, ale na konsolach jeszcze nie doświadczyliśmy na pewno gry, która powstała jako gra Battle Royale i wyszła skończona. No bo myślisz Fortnite, nie? Ale tak naprawdę to była inna gra, która... Ale Fortnite właśnie przeistoczyła w Battle Fortnite Royale. Był inną grą, który dorobił Battle Royale i biorąc pod uwagę ilość patchy, która wychodzi, która wciąż to tweakuje, to ja też nie traktuję tego jako skończonej gry. Ale to jest w ogóle śmieszne, bo to wyszła gra gdzieś tam o kopaniu surowców i budowaniu domków i oni w pewnym momencie się kapnęli, że coś mają i zmieniło się nawet obrazek na Xboxie, tak, dorobili Battle Royale, już nawet nikt nie pracuje nad tym single player. Ale lepiej tak niż jak Cliffy B, nie? Zamknąć serwery. No cóż, ktoś miał dobry pomysł, nie? Dobry ruch. Oni faktycznie zamknęli serwery? Tak tylko mówię, no ale po prostu chodzi mi o to, tam nie ma ruchu, nie? No nie ma ruchu. Nie uratowali tego. Ja mam trochę mi się zmienił pogląd na te Battle Royale przez ostatnie miesiące, bo tak jak kiedyś myślałem, że teraz wszyscy pójdą w te Battle Royale, właśnie duzi wydawcy typu Call of Duty czy coś, każdy będzie miał ten tryb, to mam wrażenie, że oni już nie zdążyli z tym. Nie, no pójdą. I to już jest teraz za późno. Dla dużego wydawcy, żeby zrobić dużą grę Battle Royale, chyba już na tym rynku nie mają czego szukać za bardzo. Nie, to jest wciąż do zrobienia. Myślę, że ten tort jest bardzo duży wciąż. Pamiętaj, że gracze na PlayStation to jest ewentualnie Battle Royale, Fortnite, prawda? Fortnite, czyli namiastka, nie do końca to. Gracze Xboxowi mają Fortnite'a i mają PUBG, ale wszyscy są wkurwieni na to, jak PUBG chodzi, działa, że to nie jest to, nie? Więc wszyscy... W zasadzie ten rynek na konsolach jest niezagospodarowany. Jest niezagospodarowany, tylko, ale model biznesowy tych wszystkich Battle Royale jest taki, że ludzie na konsoli nie zapłacą ci $60 i nie będą płacić kolejnych pieniędzy, żeby to utrzymać potem. Bo to nie wyjdzie za darmo, nie ma szans, ja nie wierzę w to. Nie, no ale... jasne, ale wiesz, ja zapłaciłem za PUBG 120 zł i zapłaciłbym 250, gdyby ktoś zrobił skończoną grę, jak elektronicy albo... No właśnie, ale popatrz, ale usrany lootboxami byś to miał. Ale Battlefield który? Piąty? Drugi? Ja nie wiem już jak numerować te Battlefieldy, ale wychodzi Battlefield i masz single player, masz ten multi i masz w tym teraz Battle Royale. Albo masz Call of Duty, gdzie masz single playera, masz multiplayer, masz zombie i masz teraz Battle Royale kolejny, $60, nie? Dalej. No. Nie wierzę w takie coś za bardzo. Wydaje mi się, a oni są w stanie to pociągnąć. Mają wszystko, mają broń, mają wszystko. Wystarczy zrobić jedną dużą mapę i... No więc właśnie, ale nie wszystkim się to może udać, bo to jednak jest, mam wrażenie, inny kod sieciowy, jak masz 100 graczy, a jak masz 20 graczy, jak poza masz tym mapę. Właśnie, Call of Duty zupełnie inaczej. Ale jeżeli ktoś ma kasę na to... To ja myślę, że właśnie, wiesz, ci ludzie... No bo nam się, my wciąż powtarzamy, czemu Ghost Recon Wildlands nie ma PUBG, przecież to jest idealne, nie? Wielka mapa. No tak, no, ale to rozumiem, ale... Ta gra już wyszła. Ciężko jest wrzucić kod sieciowy do czegoś, co już, wiesz, co wyszło. To byś musiał naprawdę namyślić. Ale jeżeli pracujesz teraz nad tą grą, to nie wierzę, że tacy wydawcy, tacy deweloperzy nie mogą zatrudnić ludzi od kodu sieciowego na mapę dla 100 ludzi. No tak, tylko bardziej myślę o tym, oprócz tego jeszcze myślę o tym, że przecież cykl powstawania takich gier dużych wydawców to ile? 3 lata?
No. To widzę tylko i wyłącznie jako osobną grę, bez żadnego singla, bez żadnych tam multiplayerów dodatkowych, Battle Royale. Tak. Ja z kolei widzę dużych wydawców, którzy się zaczynają na to. Nie ma szans. Nikogo nie stać, wiesz, za $60 grę, która ma wszystko, singla, tak, które tak. ma multi, które ma zombie i jeszcze ma mieć Battle Royale, to się po prostu im nie będzie spinać, nie? No okej, ja wiem, że Rockstar może nie jest dobrym przykładem, ale jeżeli oni faktycznie wypuszczą tego Battle Royale, to masz grę, która jest olbrzymia, jeżeli chodzi o single player, będzie tam na pewno multiplayer w stylu GTA, nawet jakiś online mogą wrzucić i teraz na to wygląda, że to będzie miało jeszcze Battle Royale. No tak, tylko pamiętaj, że ten aspekt multiplayerowy na dzień dobry w GTA był tragiczny, bo próbowaliśmy w niego grać i oni do tej rangi multiplayerowego behemota, powiedzmy tam, ten cały ten content, rozszerzenia, dodatki no to doszli, na przestrzeni ilu? 2 lat? To też trochę. No to, też, nawet, no. to też trochę trwało, a było ich stać na to tylko dlatego, że są Rockstarem i sprzedają po 10. No dobra, ale może mają teraz już receptę na to. Wiedzą, co działa, co nie działa i... No, Może. Zobaczymy. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Podoba mi się, jak świat spłonął przy tych wszystkich mobach i tak samo z tym PUBG będzie, mam wrażenie. Znaczy z Battle Royale ogólnie, że to po prostu minie jak... Było fajne, zajebiste, ale minie niestety. Wiesz, tylko właśnie, bo nie dało się moby wsadzić do większości gier, nie? Takich konsolowych. A teraz strzelanka, właściwie każda strzelanka może być teraz Battle Royale. Masz chłopka z karabinem i tych karabinów jest kilka i już masz tak naprawdę zrobione 90% Battle Royale. Reszta to jest tylko właśnie kod sieciowy, mapa na 100 osób. Ale ja mam wrażenie, że PUBG osiągnęło taki przeogromny sukces, bo tam... Nie potrafię tego za bardzo wytłumaczyć, ale zauważcie, jak wyszła ta nowa mapa na PC-cie. Jak ludzie nie chcieli w nią grać praktycznie. I to fenomenem była, wydaje mi się, konstrukcja tej podstawowej mapy i to, jak to działa, a nie to, że teraz ktoś to skopiuje i zrobi tak samo i to osiągnie taki sam sukces. Wiesz co, ja myślę, że to osiągnęło sukces innych. Przez to, jakie ta gra emocje tak naprawdę... No wiesz, dokładnie. Więc jeżeli ktoś jest w stanie odtworzyć te emocje w innym tym, to ja myślę, że spokojnie jest gdzieś szansa, żeby jakiś inny tytuł stał się też popularny. No nie wiem. No, prawdą jest, bo mechanika teoretycznie jest 1:1, ale w Fortnite ja takich emocji nie mam. No właśnie. Nie uderza mnie to w ten sam Ale też sposób. Bądźmy uczciwi, myśmy w tego Fortnite grali, wiesz, na początku, kiedy to wyszedł ten tryb Battle Royale, kiedy tam jeszcze wszystko, nic nie działało, lagowało jak jasny pieron. Nie, to mam wrażenie, to raczej jest zasługa tego, że czuję się jakbym był w pixarowej bajce, nie? To raczej w ten sposób. No, mnie w Fortnite to budowanie w ogóle nie jara w czasie strzelaniny, więc... Bo no tam zostało tak, bo już było po prostu. Nie, podoba mi się to, że ta gra ma jednak coś swojego, nie? Że no tak, to nie tak, jest no musi mieć taki... Odjebane 1:1, to, bo ten unique można dużo point. Mówić, ale zrypali z PUBG właściwie wszystko, co mogli. No tak, co mogli zrypać. I zostawili to budowanie, które jest powiedzmy ich i to jest ich taki gdzieś tam element, który istnieje. I wszystkie inne, które wyjdą, będą miały to samo, to będzie zrzynka z PUBG 1:1. Nie, tam są, widziałem, że sam oglądam restreamy tych gości, którzy grają w PUBG, tam oni próbują jakiś nowy gier w Early Access i pojawiają się takie nowe gry, nie? Ale no faktycznie, no, w większości to 1:1 jednak PUBG przypomina. Ja jeszcze w kwestii newsów chciałem was zapytać, czy wygracie w Kingdom Come Deliverance? Nie. Dlaczego? Bardziej nas pod pociąg nie mogłeś wrzucić, obu naraz, tak jest za jednym pociągnięciem. Ponieważ ta gra mnie bardzo interesowała, ale gdy dowiedziałem się o tym, jak ta gra chodzi, to jednak nie. No, bo ta gra dostała już od swojej premiery 2 patche, w tym jeden. A mówimy o tym, ponieważ naprawdę sporo osób z was się pytało nas, czy gramy, czy będziemy omawiać, czy będzie na streamie, no więc no, nie będzie na razie przynajmniej. W takiej postaci, jak ta gra teraz wyszła, to nie planujemy w nią ani grać, ani streamować. Ja też nie. Na dzień dobry, na day one był 23 giga patch, tak. A 3 dni później był 16 giga patch. Ja byłem bardzo zainteresowany tą grą, ale to jest taki przypadek, kiedy ja bym chciał bardzo tej gry spróbować
ale bardzo też mam podejrzenia, że ona by mi nie podeszła, a za 2,5 stówy to ja nie jestem, nie chcę po prostu za 2,5 stówy sprawdzać, czy ta gra mi się będzie podobała, a że nikt nam jej nie chciał dać, to to jest jak jest, nie? Gdzieś tam problemy z tymi loadingi, z teksturami, to jeszcze jestem w stanie przeżyć, ale to, co mnie najbardziej gdzieś tam przerażało, to była ta walka i z tego, co czytałem w recenzjach, to ta walka jest faktycznie przekombinowana. Jest po prostu, jest, nie jest najlepsza. I przez to praktycznie nie mam w ogóle ochoty się w to bawić. Ja byłem trochę zdziwiony tym, bo z trailerów, to już to rozmawialiśmy o tym, to wyglądało jak gra od Telltale prawie, bo tam same dialogi, cutscenki, a to się okazuje, że w zasadzie to jest symulator przetrwania w średniowieczu, nie? Trzeba zemnieć, spać. Na terenach gdzieś tam Czech, Polski, no. Spać, pić, jeść, robić kupę, szyć ktoś ubrania. Ktoś ciachnie tym mieczem, to później tą ranę trzeba cały czas zmieniać bandaże, okładać, gdzieś tam jakieś z liści robić papki na to. Jak się sznurowadło rozwiąże, musisz się schylić, je zawiązać z powrotem. Możesz się potnąć, wybić zęby, wbierz zęby, nie możesz jeść mięsa. Buty na rzepie kupić. Nie możesz jeść mięsa. Jak się potykasz, że sznurowadło. No. Szkorbut. Szukać chlebów bez glutenu. To jest koszmar, no. A jeszcze możesz ten wyrolować postać, która jest uczulona na gluten. Na mleko, no to oh, w ogóle jest lipa. Wyrunować postać, która jest uczulona na mleko. To no, na laktozę. Żadnych serów, jogurtów. Jakbyś miał, rolujesz postać i ma cukrzycę, nie? Nie ma insuliny w średniowieczu. Ja po prostu... Masz pół dnia życia. Go. Ja po premierze przeczytałem kilka recenzji Kingdom Come i mi ochota na tą grę przeszła po prostu. Tak, tak, z takiego czystego konsumenckiego punktu widzenia mi przeszło. Ja bym spróbował dla śmiechu na streamie, pewnie byśmy się świetnie bawili, czat by się witał co 5 minut, bo byśmy byśmy ginęli, ale mówię, no pośmiać się za 2,5 stówy, to przez 2 godziny to nie, to no nie. Dziękuję. Poczekam, nie wiem dlaczego, aż będzie naprawione. Żal tego studia. No, normalnie nie mam jakichś sentymentów do studiów, które gdzieś tam wydają bublowate gry, a teraz mam jakieś i nie wiem dlaczego tak naprawdę. No. Czy to przez to, że jakieś tam gdzieś, powiedzmy, polskie są jakieś elementy w tej grze, powiedzmy, albo że historycznie jest gdzieś blisko terenów Polski, czy nie wiem, ale jest mi strasznie przykro, mam wrażenie, że oni mieli duży gdzieś... Pomysł był ambitny. Nie? Mieli zbyt ambitny pomysł na to, co potrafią zrobić, mam wrażenie. I... Nie, poczekam, aż będzie naprawiona, będzie za pół darmo, to się pośmieję, z przyjemnością odpalę. W sensie nie pośmieję się z gry, tylko pośmieję się w mojej nieumiejętności gry w taką grę. No, bo na przykład wątpię, żeby oni byli w stanie kiedykolwiek naprawić jakoś tę grę. Wypuszczają te patche, bo widzę, tam się pali im pewnie, ale kurczę... No jest dramat, nie powiem, ale no szału nie ma technicznego. No nie ma, no mówię, no oni mają pewnie, w tej grze jest, założy się, że masa fajnych pomysłów. Jest naprawdę pewnie sporo detali, jakieś tam kręcenie tych wszystkich uwarów i tak dalej, to wszystko jest, tam dokładanie książki z receptami, gdzie musisz dokładnie rzeczy w konkretnych ilościach wrzucać, mieszać, gdzieś tam trzeć i tak dalej, i tak dalej. Tam pewnie jest sporo fajnych rzeczy, ale przerosło ich, mam wrażenie, technicznie ta gra. Może są też takie fajne błędy, bo widziałem na przykład filmik, jak ktoś grał i wiesz, był na pozycji, której nie można dosięgnąć i zaczął strzelać w strażnika z łuku. Ten strażnik pobiegał trochę w kółko, jak stwierdził, że tam nie dojdzie, to wykonał lot trzmiela w jego kierunku. I przeleciał 10 metrów z taką wyciągniętą nogą do przodu i go kopnął po prostu w locie. I nagle był... Ale robił obrót jeszcze wokół własnej tej osi? Nie, jak Liu Kang tak krzyczał. Tak. Jak leciał. No to jest komedia, no. Okej. No. Dobrze. W kącikach konsolowych małe newsiki w Microsoftowym. Ostatnio widziałem, Phil Spencer tweetował, jakiegoś retweeta zrobił przy okazji, ktoś się go tam zapytał, czy będzie jakieś wsparcie dla monitorów 1440p. No i Phil Spencer wrzucił informację, że nie powiedział chyba wprost, że tak, ale wrzucił, że dla tych, co są w preview, bardzo miło będą zaskoczeni niedługo. Wkrótce, tak. Pojawić, taka była właśnie plotka, więc jeżeli ktoś ma Bobra i ma podpięty gdzieś tam pod monitor, to
to jest dla niego. No bo chodzi o to, że jest mało monitorów 4K, więc które tego nie wykorzystują tak naprawdę. Jasne. Więc przynajmniej te, które mają w 1440p, gdzieś tam będą obsługiwane już niedługo. Okej. Okay. Jej. A preordery jakieś ruszyły podobno? Ruszyły preordery na Duke'a. Duke to jest ten kontroler z pierwszego oryginalnego OG Xboxa, ten taki duży. Mm-hmm. I Microsoft teraz zrobił jego nowszą wersję i ruszyły jego preordery tutaj w Stanach. Tylko w GameStopie niestety, więc musiałem w tym pieprzonym sklepie zamówić. Nie wiem, czy się sprzeda dużo tych kontrolerów, to chyba jest tak jednak... bardziej z sentymentu jest, nie? Dla tych sentymentalnie ludzi... kolekcjonersko mam wrażenie, że ludzie go kupią. Aczkolwiek, jeżeli jesteś osobą, która ma duże dłonie i większość padów jest dla ciebie niewygodna, bo jest za mała, to spróbuj Duke'a, bo to był naprawdę spróbuj taki... No taki hashtag powinien być, spróbuj Duke'a. Nie, ale to trzeba mieć łapy jak bochen chleba, no, żeby... Są tacy ludzie, są tacy ludzie, znam takich. Są tacy ludzie, którzy mają łapy jak bochen chleba. Co ciekawe, wyświetlacz w tym nowym Duke'u to jest ekranik taki, który pokazuje co prawda przy podłączeniu tylko to takie logo pierwsze z Xboxa, ale to już nie jest guzik z naklejką, tylko właśnie taki mały ekranik. O kurde. No. Czemu jest drama ze stoiskiem na E3? Drama ze stoiskiem na E3 jest taka, że wyszły plany tegorocznego E3 już i gdzie się każdy wydawca pojawi i to taka najważniejsza ta hala chyba H, czy jak ona się tam nazywa, jest olbrzymie, gdzieś tam połowa to jest Sony, zaraz obok nich jest druga połowa Nintendo. Wargaming. Microsoftu. No i na tej pierwszej hali nie było i dopiero gdzieś ktoś na drugiej hali znalazł mały kwadracik, maluteńki taki tyci, wygląda jak dosłownie budka z churros, czy tam z hot dogami. To był Microsoft. I ludzie się od razu zaczęli śmiać, że Microsoft nie będzie miał w tym roku żadnych gier. Konferencji nie będzie miał na E3. Nic nie będzie, Microsoft w ogóle się wycofuje już z konsol, sprzedaje i tak dalej. Tymczasem... No jak Devolver zrobił na parkingu. Tak. Więc Microsoft musiał znowu wyjść gdzieś tam na Twittery i mówić, że ta mapa jest coś zjebana, bo oni są na tym, na E3, nawet planują bardzo duże gdzieś tam pojawienie się i konferencje, i bycie na halach, i poza halami, także... I w lodówce spokojnie. Będzie, i pod kapslami w każdej butelce. Tak. Nie, bo ja cię muszę spytać, Wojtek, dlaczego ty od pewnego czasu wyśmiewasz PlayStation na Facebooka, wszystkie wpadki Microsoftu chcesz przemilczeć? O, więc chcesz tak jak Piotr, tak? W ostatnim mailu mnie zapytać. To odpowiedź jest nie mogę prosta, się powstrzymać. No. PlayStation jest na literę P, więc z nich teraz mam bekę, a jak dojdziemy do X, to będzie X pogląd. To... Nie mogę po się kolei. Powstrzymać, wybacz. To jak już jesteśmy przy kąciku uwielbienia PlayStation, Wojtek, powiedz, dlaczego wielbisz PlayStation w tym tygodniu? Wielbię PlayStation w tym tygodniu, ponieważ pan Kaz Hirai rezygnuje ze stanowiska prezesa Sony, na którym siedział przez 6 ostatnich lat. Zmiany jakieś widzę duże w Sony się tak dzieją. Wszystko po kolei, nie? No. Ale nie Andrew tylko w Sony, House, wszystkie duże firmy jakoś tak... teraz miały zmiany. I w Microsoftie przez Phil Spencer też awansował, nie? On już jest dużo wyżej niż był jeszcze rok temu. Tak. Też ostatnio widziałem jakieś zmiany w jednej z tych technologicznych takich spółek. Nie wiem, czy to nie był Amazon czasami. Amazon. Nie, Amazon. Właśnie. Amazon! Jakaś pani... A nie, dobra, nie, to nie było w Amazonie. Dobra, nieważne. Dobra. Nieważne. No, dziękuję, dobra. Tak. Nie, bo to chyba CEO Paradoxu też zrezygnował, ale to zupełnie inny kaliber. Że ci chodziło, że Tesla poleciała na Księżyc, co? Tesla też poleciała na Księżyc, no. To dobra. No. Także... A co Kaz Hirai teraz będzie robił, wiecie? Bo ja nie wiem. Nie wiem. Wiem, że zastąpi go Kenichiro Yoshida, będzie nowym prezesem. Okej. Okay. Jestem ciekaw. No, Kaz Hirai gdzieś tam to Sony wyciągnął, nie? On zaczął pracować, kiedy był jeszcze Xbox 360, PlayStation 3, gdzieś tam PlayStation 3 goniło wtedy Xboxa, Xbox był liderem, no a teraz obróciło się, nie? Z strony i wyciągnął to PlayStation. No nie ma się go z czego wstydzić, nie? Nie ma się czego wstydzić. Czytam na Wikipedii, że on dalej będzie w zarządzie. Ma być w zarządzie gdzieś tam do
czerwca, czy gdzieś tam jeszcze? Tak, tak, jeszcze przez jakiś czas. Także od 1 kwietnia będzie ta zmiana. Na prima aprilis se zrobią. Yoshida przyjdzie do pracy, a oni powiedzą: a, zrobiliśmy cię w konia, wcale nie jesteś CEO teraz. No. Zobaczymy. Ciekawe, czy powstanie fejkowe konto dla Yoshidy, które będzie tweetowało. No, zobaczymy. Kenichiro Yoshida. Tylko bo się, wtedy się będzie mylił z tym Yoshidą prawdziwym. To trzeba jakoś inaczej rozegrać. Nie będzie takie łatwe. Shu. Bo Shu ma się dobrze, przynajmniej jeszcze. Shu Yoshida. Zobaczymy, jak długo. Jest... Tak. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o pieprzenie o głupotach. Zostało nam mięsko w postaci gier. Teraz dopiero głupoty będą. Teraz będą same banialuki. Od czego zaczniemy? Ja mogę zacząć. Od wytłumaczenia mi, dlaczego trzeci raz warto kupić Shadow of the Colossus i zagrać. Właśnie, bo to już trzeci raz. Ja bym tutaj od razu chciał pstryczek w nos dla tych wszystkich hejterów z YouTube'a, tam w komentarzach ostatnio, którzy pisali, że nie interesuje nas Shadow of the Colossus i że nie będziemy grali i tak dalej i w ogóle. To ja bym teraz chciał opowiedzieć o tym, jak się bawiłem z Shadow of the Colossus. O. Powiedz. In your face. Shadow Colossus chyba miało być na streamie, ale nie dojechało po prostu. Nie zdążyło być na streamie, będzie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Jeśli na PlayStation streamowanie działa dobrze, to będzie. Jeśli nie działa dobrze, no to może się okazać, że nie będzie. Zobaczymy. A, my musimy teraz, prawnie jesteśmy zmuszeni do powiedzenia, że dostaliśmy grę od PlayStation Polska. Dobrze. To już powiedziałeś, że to jest. Dobrze, W każdej prasówce teraz jest dużymi napisami, że musimy powiedzieć, prawnie jest wymagane to, aby powiedzieć, że grę dostaliśmy do testów od PlayStation Polska. Okej. No w porządku, ja nie mam nic. To nie ma być formułka umieszczona pod recenzją? Ma być, ale ponieważ my nie mamy recenzji. No właśnie, lub. Znalazłeś lub, tak? Lub hol. Nie chcę po sądach później ganiać, więc... Dobrze. Ja jestem Shadow of the Colossusowym świeżakiem. Powiem wam szczerze, już zresztą przyznawałem się jak w podcaście to się stało, wielokrotnie. Że ty nigdy w życiu nie grałeś. Nigdy w życiu nie miałem okazji zagrać Shadow of the Colossus. Po pierwsze dlatego, że nie miałem PlayStation 2, więc ominęły mnie wszystkie gry z tamtego okresu, które były eksami na PlayStation. No i niestety na remastera jakoś nie miałem za bardzo ochoty wydawać pieniędzy. A w końcu ten... poza tym te remastery, one... Ja miałem wrażenie, że zbyt dużo mu do PS2 jednak niż do PS3, bo on chyba na PS3 wyszedł, nie? Ten remaster. Czy już na PS4 był? Nie, na PS3 razem z ICO. Tak, bo to było w tym ICO Collection, z tego co pamiętam. Tak. Mhm. No i zagrałem w tamtym czasie w to ICO właśnie, bo ICO miałem jak najbardziej. I od tego ICO się odbiłem i mówię, nie, no to ten Shadow of the Colossus prawie będzie taki sam. No to chyba były różne gry. No to były różne, ale miałem wrażenie, że technicznie to będzie podobnie i kompletnie go odpuściłem. Ale to jest taka gra, w którą zawsze chciałem zagrać, bo soundtracku z Shadow of the Colossus to słucham namiętnie do dziś. W pracy bardzo często mi się zdarza słuchać. No i wow, ale jak często słuchasz rzeczy z rzeczy, których nie widziałeś, nie grałeś? Czekaj. No na przykład soundtracku z Zeldy słucham. A Zelda grałem w Breath of the Wild, ale tamtych starych nie grałem nigdy. Z Final Fantasy starych słucham soundtracków, też nigdy nie grałem z Finala tego starego, w siódemkę na przykład, czy tam w ósemkę. Bo ja nie jestem w stanie chyba nigdy w życiu czegoś, czego nie grałem. Na przykład uwielbiam soundtrack z Ori and the Blind Forest, a też nigdy nie grałem. To powinieneś zagrać swoją drogą. No. Ja tak miałem, że zanim, bo pamiętam na Szaraku liznąłem Metal Gear Solid, bo to nie u siebie grałem, ale muzyka mi się tak podobała, że przez długie lata słuchałem ścieżki dźwiękowej, a dopiero potem przeszedłem grę, jak ona już na PC-cie była. No widzisz? Tak samo z Assassin's Creed Revelations soundtracku też dużo słuchałem i nie grałem w niego nigdy. Assassin's Creed Revelations. Dlaczego z Revelations? No, bo było na Spotify'u, no se kliknąłem. Dlaczego leciało? Nie z dwójki, który jest absolutnie genialny? A bo ten słucham wcześniej leciał i potem by zaczął. No, ale nie zgłaszał, bo grał w dwójkę. No, właśnie. Okej. Wróć, no. Wracamy do Shadow of the Colossus. Dla tych, którzy nie grali jeszcze nigdy w Shadow of the Colossus, tak jak ja,
Nie ma takich ludzi. To będzie ich pierwszy, na tej planecie. Pierwszy kontakt z grą. Gra opowiada o takim... To jest bardzo prosta historia. Mamy chłopka, który jeździ na koniu. Koń się nazywa Arno. Agro, przepraszam. Kurde, już mi się mylą te imiona. Agro. Chłopek się nazywa Wander, czy tam Wander, czy Wanda po to, Wanda, to, tak. Tak, bo to z japońskiego jakoś tam jest chyba, no. Czy Wanda prawdopodobnie to będzie. No i on se... Ja w ogóle miałem wrażenie, że to, jak oni zrobili tego remake'a, to to będzie jakieś takie trochę podpimpowane, że... Tak wiesz, tak trochę nowocześniej ta historia będzie opowiedziana. A tu jest tak straszny minimalizm, nie, że... akurat ja myślę, że to jest ta jedna rzecz, której nie można było ruszyć. No raczej tak, to tak. Jest wizytówka tej gry. Wiem, wiem. I... Trochę mnie zaskoczyło to, że ta historia jest tak prosta. Ty po prostu wjeżdżasz koniem do pewnego miejsca, przynosisz taką dziewczynkę, ona się chyba Mono nazywa, to jest kolejne fajne imię, kładziesz ją na takim ołtarzu i musisz ją wskrzesić w jakiś sposób. A masz ją wskrzesić przez to, żeby zabić tam chyba 16 kolosów jest, albo 15, już nie pamiętam teraz dokładnie. I musisz ich wszystkich zabić i po prostu od tego ołtarza dostajesz konia i jedziesz. Jednego kolosa, drugiego, trzeciego, czwartego i tak w kółko. A najlepsze jest to, że jak dojedziesz do kolosa i go zabijesz, to od razu jest teleport. Tak oczywiście fabularnie jest tam pokazane i to nie jest też od czapy, ale masz teleport i zaczynasz z powrotem od tego samego miejsca i jedziesz w drugą stronę mapy i tak po kolei, no. Jeszcze nie skończyłem tego Shadow of the Colossus, bo grałem parę godzin dosłownie w to, ale grę można skończyć w jakieś tak, nawet się bardzo nie spiesząc na niskim poziomie trudności, z tego co czytałem, można ją skończyć w jakieś 6 godzin, więc ja grałem na razie 3 godziny, nie, więcej troszeczkę, więcej niż 3 godziny, coś koło 5 godzin. Ale cała gra polega na tym, żeby rozkminić, jak się wspiąć i gdzie go dźgnąć, tak? Tak. I jestem mniej więcej w połowie gry. Różne w tym są, no momencie. Bo to jest gra, gdzie puzzlami są właśnie te wielkie kolosusy. I musisz go rozgryźć. Te powiedzmy pierwsze to są takie, że pierwszemu wchodzisz po prostu, bo ma nogawki, te takie futro ma na nogawkach. Tak, po prostu wchodzisz. Tak. Drugi czy tam trzeci to ma taki, że jak cię jebnie tym mieczem, to musisz odskoczyć i po mieczu się do niego dostać, a później już zaczynasz mieć na przykład latające i masz łuk, więc musisz go gdzieś tam po bomberkach ciachać, żeby on na chwilę zleciał niżej, z konia w locie go gdzieś tam wskoczyć. Jest tam trochę taki. Musisz rozkminić po prostu każdego. Właśnie to co mi się bardzo spodobało, to w zasadzie jest ten core gry, wspinanie się na te kolosy i zadawanie im obrażeń. Po prostu fajnie jest to zrobione, że to nie jest tak, że musisz mu wejść na głowę i na głowie ma czuły punkt i go wbić mu miecz, nie? Chociaż takie też są. No ale tak jest. Takie są, ale... Bo to ja pamiętam akurat. Oczywiście, tak, ale są też tak, że wchodzisz, masz ten punkt, dobra, wbijesz mu ten miecz 3 razy, no i nagle się okazuje, że to nie wszystko i musisz ten drugi znaleźć, czasami też trzeci jest. No i samo to znajdywanie... A on się wjeżdża, lata, pływa, musisz się trzymać, mieć staminę, kontrolować... Dokładnie. Więc to jest fajna zabawa ogólnie z tym. A powiedz mi, czy są takie mechanizmy, takie oszustwa, bo na przykład, że się wspinasz po tym gościu, on ma na czole ten punkt, gdzie masz wbić, się wspinasz 12 minut, wbijasz mu i on po każdym takim wbiciu załącza mu się animacja, że on cię chwyta, zrzuca cię na dół i musisz się znowu wspiąć, żeby go znowu w to samo miejsce. To znaczy, to nie jest skryptowane, ale to się dzieje. Każdy cię może zrzucić, ale... jak ci się nie uda, wiesz, stamina ci się skończy, spadasz, do widzenia. Może, ale to nie jest tak zeskryptowane, że za karę po każdym wbiciu on cię zrzuca i musisz tą samą drogę pokonać. Nie. Czyli to się może zdarzyć, ale to nie jest reguła. Dokładnie. Jeżeli umiesz w grę i kontrolujesz tą staminę i potrafisz się chwycić tego futerka na czas, no to jesteś cały czas na tym potworze, nie? A jak to zlatujesz. Denerwują mnie takie, wiesz, archaiczne mechaniki. To się teraz już rzadko zdarza, ale że wiesz, że robisz coś 10 minut i on ci, wiesz, udało ci się, ale żeby nie było za szybko, to on cię cofa na start i znowu musisz przebyć tą całą drogę. Nie? Prawda. No i tak ogólnie gra wygląda obłędnie. Jest po prostu graficznie, no szczęka opada. Miejscami są takie widoczki. Właśnie nie mam prosiaka i nie mam tych 60 klatek, które są na prosiaku i to mnie bardzo zniesmaczyło. Myślałem, że na zwykłym PS4 te 60 klatek będzie. Ale mimo wszystko no, gra wygląda pięknie i wiesz, tam akurat tych 60 klatek tak bardzo w niej nie potrzeba, nie? Nie chrupie, także jest powiedzmy, gra się okej. I jest tryb photo mode, po prostu ja się zatrzymuję co chwilę i robię zdjęcia takie, tak wiesz, znaczy nie tyle, że pstrykam i gdzieś zapisuję, tylko tak sobie ustawiam kamerę i mówię, ale fajnie i wyłączam.
Czy ten Shadow of the Colossus ma jakąś nazwę? Czy to jest remaster HD? Czy on się po prostu nazywa Shadow of the Colossus? To jest po prostu Shadow of the Colossus. Bo już wszyscy zapomnieli, już nie warto. Tak, to jest Shadow of the Colossus. Po prostu. Aha. Tylko ja mam do tej gry jeszcze parę zarzutów, niestety. Nie. Bo ona ma koszmarne sterowanie. Zawsze miała. Całe te... Ale kurde, no robisz remake do cholery. No ale ta gra jest japońska, to ona będzie miała wszystko z te sterowaniu do dupy. Ale co mnie to interesuje? Takie są zasady. No. W momencie, kiedy ja gram w Zeldę, czy w jakiegoś tam, chociażby tego Horizona ostatniego, gdzie sterowanie chłopkiem po mapie to jest sama przyjemność, a tutaj ja się męczę i kamera jest po prostu do dupy, bo jakoś tak niewygodnie się nią w ogóle steruje. Poruszanie się tym koniem to jest jakieś totalne nieporozumienie. Ja się męczę fizycznie grając w to. Podoba mi się samo to wspinanie na kolosy, ale zanim ja tam dojadę, ja jestem zmęczony fizycznie, bo ten koń mnie wkurwia, bo on non-stop gdzieś chce iść, nie tam, gdzie ja potrzebuję. Żeby nim w ogóle jechać, musisz nacisnąć trójkąt, żeby go, wiesz, tam dać mu ostrogi. No i dajesz mu ostrogi, a on ma cię w dupie, nie? I się kręci w kółko. No to dajesz mu drugi raz, trzeci, w końcu zaczyna biec, ale nie w tym kierunku, co chcesz, więc go tam próbujesz korygować, a on się kręci, okej, dobra, zaciął się, nie? Bo tutaj jakaś niewidzialna ściana była. I się zatrzymał, i trzeba się odwrócić, i to kurwa nie działa. I po prostu po 15 minutach mam dosyć. To jest do dupy i nie chcę tak grać. Mają to naprawić. Nie chcę, tak. Tak, bo oni to na pewno naprawią. To jest do dupy. Same animacje tego naszego ludzika... Ja jestem ciekaw, czy nie chcieli tego naprawić? Chcieli zostawić to autentyczne, czyli tak jak było, bo sterowanie w tej grze... Może tak być, ale jeśli to tak chcieli, to im nie wyszło. Czy uważali, że to jest okej? Okay? Powiedzmy, to jest na ich standardy okej sterowanie, czy po prostu zjebali? Wydaje mi się, że to zjebali po prostu, bo nawet samo to takie poruszanie się tym chłopkiem, jak wiesz tam, bo też są takie elementy środowiskowe, gdzie musimy gdzieś się wspiąć, coś tam przeskoczyć. Mhm. To jest źle zrobione po prostu. To wiesz, jak grałeś w Uncharted kiedykolwiek, czy grałeś w Tomb Raidera, czy jakieś tam inne takie z trzeciej osoby gry, gdzie się gdzieś wspinasz, no to tutaj to jest, ja pierdzielę, no to jest naprawdę rok 2000 tam, nie wiem, kiedy Shadow of the Colossus wyszedł, 2001? 2005 chyba, nie? 5, 6 jakoś tak. To wiesz, to wtedy to się mogło bronić, ale skoro robisz remake i chcesz, żeby nowi gracze się z twoją grą zaznajomili, którzy są przyzwyczajeni do tych wszystkich hitów sprzed, powiedzmy, ostatnich 5 lat i dajesz im takiego bubla, no to się potem nie dziw, że ktoś się na przykład będzie wkurzał na to. Tylko ja na przykład nie rozumiem totalnie, dlaczego ta gra ma na Metacritic 92 ocenę. Ja bym jej w życiu tyle nie dał. To jest chyba tylko dlatego, że grają w nią wszyscy ci, którzy totalny sentyment czują i podejrzewam, że to ich chwyciło, ale gra jako gra, ona się nie bardzo broni w 2018 roku, bo no, storytelling jest fajny, ten minimalizm cały i tak dalej, ale gameplayowo ona nie jest zbyt dobrą grą. Ona po prostu technicznie jej zbyt dużo brakuje, takiego, wiesz, tego czucia w padzie, no po prostu. Nawet samo to wspinanie się na tego kolosa, ono ma dużo takich elementów przypadkowych, mam wrażenie, że on tam, wiesz, czasami się złapie czegoś, czego nie powinien, czasami się złapie takich rzeczy, w sensie spadnie, bo wydaje ci się, że powinien się za to złapać, a on się w ogóle tam nie schwycił, bo niewidzialny kawałek ściany był i się zsunął, spadł na dół i tak, na przykład dużo miałem przy tym, chyba przy trzecim potworze, ten co taki ma ogromny miecz kamienny i tak, wiesz, wali w ziemię nim. To na nim miałem problem taki z samego początku, bo nie wiedziałem, że trzeba zrobić taki unik, żeby on walnął w ten, nie w ziemię, tylko w ten taki betonowy, w to betonowe kółko i wtedy mu odpada część pancerza. Zresztą tam nawet ten głos tak podpowiada, nie? Żeby mu skruszyć pancerz. No i tak nie bardzo to skojarzyłem i próbowałem po nim wejść. I on tam, wiesz, gdzieś się złapał, ale już potem wyżej podskoczyć nie mogłem. Nie mógł, bo był pancerz, no. Tak, i tak nie bardzo mi to trybiło, no, po prostu. Także tu zarzuty do tej gry mam tylko i wyłącznie takie czysto techniczne poruszanie się i pracę kamery. Bo tak reszta gra, no jest spoko, nie? To...
Czy ja mam wrażenie, że to jest taka gra, w której raczej ta przygoda i historia, mimo już taka minimalistyczna. To tak, to jest... wiesz co, nawet nie tyle historia, bo ona też nie jest jakoś górnolotna, no to jest taka baśń, nie? No. Japońska nawet, ale sam ten klimat, takie, wiesz, przestronne w ogóle przestrzenie przeogromne, gdzie jesteś, wiesz, czasami jedziesz, ta kamera się tak oddala i pokazuje ci, że ty jesteś tak naprawdę takim malutkim kasztanikiem tam, nie? Pod jakimś drzewem czy coś, bo... Albo przez jakiś, Pigal. Tak, przez jakiś taki przepotężny most podjeżdżasz. Na placyku Pigal. Więc to jest, to wszystko robi wrażenie, to naprawdę trzeba zobaczyć i ja tak ogólnie jestem zadowolony z tej gry, żeby nie było, nie? Ja tylko po prostu mówię, co mnie wkurza, bo jak mnie, jeden z głównych elementów w grze, jak mnie denerwuje, to ja muszę powiedzieć, że mnie denerwuje, nie będę udawał, że go nie ma, więc nie... Dziwi mnie, że w recenzjach się tego za bardzo nie wytyka i wiesz, tam lecą praktycznie same dziewiątki, dziesiątki. Wiesz co, bo właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć. Byłem strasznie ciekaw twojej recenzji, ponieważ jesteś osobą, która w to nie grała. Ja na przykład mam duży sentyment do tej gry i jestem przekonany, że to sterowanie by mi przeszkadzało, ale bym powiedział, no takie było, nie? Takie było, no właśnie, takie było. Nie, bo ja mam wrażenie, że ta ocena to jest ocena, o ile, to jest tak... Ta gra już ma dziesiątkę, bo była zajebista kiedyś i teraz, oceniamy, o ile ją zrobili lepszą graficznie. Nie odejmujemy jej punktów za to, że jest nieaktualna pod względem sterowania, bo to nie o to chodzi. My tą grę znamy, my wiemy, że ona ma taki gameplay, takie sterowanie, że jest taka minimalistyczna. Oceniamy tylko, o ile ładniej ona wygląda teraz. To tak jest. Stąd te wysokie oceny. No, dokładnie, tak, o tym mówię. Tak mi się też wydaje, także moje wrażenie W takim razie nie wzięto właśnie pod uwagę tego, że to sterowanie już nie jest na czasie, tylko tak jak mówi Tartak. No. Wygląda ładniej, gra była zawsze świetna, więc 9, nie? 10. Tak, mi się bardzo ciężko było przyzwyczaić do tego, że to wspinanie polega na tym, że musisz podskoczyć i złapać się triggerem, nie? Bo, no tak było, no. Bo tak było... I to jest fajne w momencie, kiedy się wspinasz na kolosa, bo to rzeczywiście daje taką dozę, trzeba trochę tego skilla mieć, tego trzymania się i wiesz, wtedy ta stamina ci spada. Ale w momencie, kiedy ja się wskrabuję po jakichś skałach, to zaczyna wkurzać, bo muszę zawsze o tym pamiętać, a poza tym to też niedobrze działa, bo czasem, wiesz, przytrzymujesz się, wskakujesz na krawędź, przytrzymujesz ten trigger, żeby on się jej trzymał i teraz musisz się wspiąć tak jakby pięterko wyżej, więc naciskasz X i on nie zawsze chce to robić. I nie wiem, dlaczego to tak jest. Tak, czasem dwa razy muszę to wcisnąć, czasem muszę chwilę odczekać. Nie jest tak, że jesteś Zeldą ten? Może być, ja. Dlatego mówię, no to sterowanie w 2018 roku, ono się nie broni do końca. Także trochę bym tu jeszcze podpicował. Wiesz, że dostaniemy dużo hate maili za to, co powiedziałeś o tej grze teraz. Wcale się nie będę się nie tego znasz, wstydził. Że sterowanie już jest dużo lepsze, bo wtedy było totalnie zjebane. Na pewno... tak, to tylko trochę zjebane. Na pewno jest tam coś zmienione, bo widzę, że nawet w schematach sterowania do ustawienia jest, że możesz sobie zrobić new tam layout czy coś. I jest nawet specjalnie podpisane, że ono jest specjalnie ulepszone pod nowoczesne w ogóle tam tryby rozgrywki. Na zasadzie zamiast bardzo chujowe, trochę chujowe. Tak, dokładnie. Tak właśnie jest to stwierdzone. Gra ma też fajną taką przeglądarkę grafik koncepcyjnych, które odblokowujemy za każdym pokonanym kolosem. To pojawia. Ale czekaj, bawiłeś się tymi ustawieniami tego sterowania? Miałeś to? Bawiłeś się? Ale to jest tylko ustawienie schematu, w sensie, że przytrzymujesz się nie na triggerze, tylko na jakimś innym guziku. To jest po prostu layout przycisków zmieniony. Okej. Okay. To nie, nie pomogłoby tam gdzieś tam bieganiu na koniu, czy zmiana... Nie bardzo mi to było w stanie pomóc. Okej. Okay. Próbowałem też na przykład zmieniać czułość ustawień kamery, bo tam i inwerta można ustawić i ogólnie sensitivity. No to jak ustawiłem to sensitivity na dużo wyższe, to był taki trochę większy chaos się jeszcze robił. Też mi trochę przeszkadzał jakieś takie strasznie duże rozmycie podczas ruchu, bo to jest ten taki motion blur, nie? Zrobiony. Ale to z tego, co widziałem, to ma tam ustawienia takie, że chcesz albo performance, albo cinematic. Ale to tylko na prosiaku. A ten motion blur jest taki, że możesz go zniwelować i ja sobie naprawdę to w niewielu grach to robię, ale w tej grze musiałem ten paseczek trochę zjechać, żeby mi się przyjemniej grało, bo jakoś tak za bardzo mi się rozmywał ten obraz podczas ruchu. No i nie było ci smutno zabijać te kolosy?
Trochę było, wiesz, bo one takie oczka mają smutne. Ten z tym wielkim takim mieczem, który most robił kamienny ze swojego miecza, ma musiałem po nim wbiec. Ma fajne oczka takie. No naprawdę ma fajną tą głowę. Ten pierwszy tak, tylko ja go tak szybko zabiłem, że nawet nie zdążyłem mu się przyjrzeć. No. On jest biedny, miał futro na kostkach, więc... Tak, on miał futro praktycznie wszędzie, więc no... Przegrał, bo nie depilował. No. Matka natura go obdarzyła futrem zbyt hojnie. To futro w ogóle jest przepiękne, jak to się buja zajebiście, tak wiesz, na fizyce prawie, że zrobione, to robi wrażenie. Nie, to wiesz... Ja widzę teraz, że był chyba... Dobrze zrobiłem, że nigdy nie zagrałem w to wcześniej, bo teraz to graficznie po prostu potęguje to wrażenie niesamowicie. No, doczekaj jeszcze 2-3 lata i będzie kolejne wydanie. Pewnie tak. No. Nie wiem, czy to jest zdanie, które... Cieszę się, że nie zagrałem w to wcześniej, no nie wiem. Podoba mi się rzeczywiście, że te kolosy są takie bardzo różnorodne i praktycznie każdy jest inny. Tak jak już tam doszedłem do 6 czy 7 w tej chwili, to one są... No, tam trzeba, nie dość, że same kolosy są różne, to jeszcze środowisko dookoła sprawia, że musisz coś pokombinować z nimi, zanim w ogóle zaczniesz do niego wchodzić. Jep. Jeden był na przykład taki, znaczy nie będę opowiadał, bo to w sumie im więcej opowiem, jakie te kolosy są, tym potem ciężej się komuś będzie w to grało, bo różne już będzie wszystko wiedział. Różne kształty, rozmiary, wszystkie są. Dokładnie. Wszystkie mamy kolos. Tak jest. No, tu jest żart, który teraz powinienem powiedzieć, ale odpuszczę. Dobra. Ten mrówki w oczach? Nie. Kurwiki w oczach. Ten związany z anatomią kolosów i po czym się można wspinać. Tak, no. To nie. Właśnie. To nie. To faktycznie nie. No. Takiego jeszcze nie miałem. Prosimy nie. Takiego jeszcze nie miałem. Już mieliśmy kanapkę z gówna, więc ja myślę, że wyczerpałeś w tym odcinku limit. Tak. Dlatego też milczę, tak. Mimo tych takich technicznych problemów, ja mam ochotę sprawdzać, jakie te kolosy są następne. Tylko bym tak dla siebie chciałbym mieć teleport do tego potwora, żebym nie musiał do niego jechać, bo to jest wkurzające. Nie, tak do tego miejsca, super gdzie on siedzi. Super gra, zajebista. Do tego miejsca, gdzie on siedzi. Na YouTubie sobie obejrzyj. Tak. Tak jak było w tym. Nie wiem, czy graliście w tą grę, która była trochę... Przez jakiś czas to był chyba X, tylko na PS4, potem to na PC-cie chyba też wyszło. Fury. Nie. To była od walki z bossem do walki z bossem. Tam były tylko areny z bossami. No, tak. I to było świetne. Także tu ja bym chciał tak samo. Widzę też, że bo to nie grałeś poprzednio, ale widzę też, że paleta barw jest trochę cieplejsza. No tam dużo takich efektów świetlnych fajnych doszło, nie? Efektów takich świetlnych, mgła jakaś taka w oddali, no jest troszeczkę inaczej, ale to jest nowoczesna gra, ona dzisiaj tak powinna wyglądać, no to nie ma co tam kombinować. To jest remake, ja właśnie czegoś takiego oczekuję po remake'u. Mhm. No dobra. No. Wyślij mi, jak skończysz. Jak skończę, to ci wyślę, tak. Przejdę jeszcze. I Niera też. Przy okazji, tak. Bo ja jestem po Tartaku. Dobrze. No. Tak. Jedziemy dalej. Co mamy dzisiaj na liście rozpiski? Wysłanie tej paczki będzie kosztowało 4 razy tyle, co sama gra, ale tak. Hej, to już nie jest mój problem. To nie jesteś, czym ja sobie głowę zawracam, gdy widzę Niera. Biedaku jeden, ty. No. Dobra, to może Tartak, ty coś opowiesz. Ja coś opowiem? No powiedz. Czekaj, o czym miałem powiedzieć, co ja mam tutaj? Aha, grałem w zamkniętą betę Age of Empires Definitive Edition. Ja też chciałem w nią grać i mi nie działała. Tobie ostatnio za dużo rzeczy nie działa na tym superkomputerze. Ja nie... No. Po prostu się nie, ta gra się nie uruchomiła, wyłączyła się do tam pulpitu pisz, i się nie uruchomiła. To nie działa, tamto trzeba przełączać za każdym razem. Weź przeinstaluj Windowsa albo nie wiem, sterowniki sprawdź, czy masz nowe. Sterowniki mam idealne, najlepsze mam. To musisz Windowsa przeinstalować, bo skoro u mnie śmiga. To jest beta, w tym miesiącu jeszcze chyba wychodzi pełna wersja 20. 20 któregoś, tak. No. Zamknięta beta, w której tylko multi jest, więc tam nie można było niestety w singla pograć. Chcieliśmy z Majkiem pograć multi, no ale Majka komputer jest do dupy, więc no. Nie mogliśmy zagrać. Wszystkie gry działają, nawet Sniper Ghost Warrior działał, a Age of Empires nie chciało się uruchomić. Także grałem w multi tylko z randomami. I to jest ten charakterystyczny przypadek, kiedy
ta gra wygląda tak, jak ty ją pamiętasz, a tak naprawdę to wygląda lepiej niż wyglądała naprawdę, bo po tym jak pograłem chwilę, to włączyłem sobie, znalazłem w internecie screeny, które porównywały, to jest niebo a ziemia. Ja tą grę tak pamiętałem, a ta wersja Definitive Edition zdecydowanie lepiej wygląda. Ja nigdy nie byłem fanem Age of Empires, no i ta beta też mnie do tego nie przekonała. Może w singla bym pograł dłużej, ale no po tej becie ona mnie nie przekonała. W każdej z tych, znaczy w każdej grze jest pewna umowność, ale w przypadku Age of Empires ta umowność była dla mnie zbyt duża. Znaczy na zbyt wiele musiałbym przymknąć oko. Skale się nie zgadzają, te wszystkie budynki, zbieractwo, to wszystko jest takie bardzo, 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 bardzo umowne i symboliczne. Ta pierwotna wersja jeszcze cierpiała na taki syndrom 3D studia, jakby to odrobinę za mało, jakby odrobinę za mało dokładności, różnorodności było na tych modelach i one wszystkie wyglądały jak modele stokowe z 3D studia. Tu jest odrobinę lepiej, ale wciąż jest taka sterylność na planszy. Masz, tak jakbyś miał rozłożony zielony dywan, po którym te figurki się przemieszczają. No i niestety jest no, taka zbyt duża umowność jak dla mnie. No i multi ma jeszcze to do siebie, że jak ktoś w nie gra i się na nim zna, to dla kogoś, kto się na nim nie zna i w nie gra, to granie w multi jest średnio przyjemne, bo to było na tej zasadzie, że ja wiesz, nauczyłem się gówno od jagód odróżniać, a oni już mnie wiesz, oni mieli rakiety i mnie atakowali z morza, wiesz. Nie powiem, że lotniskowcami, ale już mieli okręty, które wystrzeliwały płonące kule w stronę moich budynków. To mi się właśnie w Settlersach zawsze podobało to, że tam mogłeś sobie odróżniać gówno od jagód przez 4 godziny i nikt do ciebie nawet nie przyszedł cię zaatakować. I wiesz, ta walka była gdzieś tam hen daleko w tle w ogóle. No tutaj nie była, ale to wynikało z tego, że no, graliśmy w multi, więc gracze nastawieni byli na konflikt. Jak ktoś ma już tak samo jak w wszystkich tych StarCraftach i tak dalej, ktoś ma rozpracowany schemat rozwoju i wie, że w czwartej sekundzie buduje to, żeby móc szybko wysłać łuczników, to po prostu ludzie po kilku meczach już zaczynają to rozgryzać, a jak ja gram drugi, trzeci, czwarty mecz po 15 latach przerwy w Age of Empires, no to ginę szybko. No tak, co ci zrobili? Zergrasz akozami? Co? No nie, właśnie no mówię ci, no ja sobie budowałem farmy, dotarło do mnie, a nie muszę zbierać jagód, mogę robić farmy, nie? Ja w tym momencie podpłynęło 12 łodzi i zaczęły katapultami do mnie strzelać. Oni tak sprawdzili, kurwa, ten jeszcze jagody ma nazbierane. Ten taki Star Destroyer tak nad przestrzeni, tak tu, nad tartakiem. Mniej więcej tak było, wyszedł. Jak zobaczył, ty co oni tu jedzą, tak jagody? Ty, kurwa, jest Boże, nie muszę jeść jagód. Nagle takie Nie wiedziałem, czy mam paść na kolana i iść ten niszczyciel, czy mam jego kamieniami zacząć rzucać. No. Także, jeszcze jest ten, no absolutnie ja chyba się nic nie, bo ja grałem w multi trochę po LAN-ie w Age of Empires, jak jeszcze się robiło LAN party, gimby nie znają, to te cała otoczka wygląda, chcę powiedzieć, dokładnie tak samo, albo dokładnie tak, jak ja pamiętam, żeby ona wyglądała, czyli wchodzisz do tego lobby gry, tam wybierasz sobie te cywilizacje, ręcznie trzeba się przerzucać do tych teamów i często jest tak, że ludzie, wiesz, ludzie są przyzwyczajeni, chcą kliknąć matchmaking, znajdź mi grę i oni chcą być już w grze, nie? Tak, żeśmy z Kaniem spędzili, zanim w Monster Hunterze odpaliliśmy online, chyba z 15 minut biegaliśmy w kółko. Właśnie, to wrócimy do tego, bo tego jestem ciekaw. I tutaj jest podobnie, tu jest tak jak było 15 czy 20 lat temu, czyli wchodzimy do lobby i niby jest 6 graczy w lobby i jeden na tym czacie wciąż pisze guys, wybierzcie teamy, żebym mógł wystartować grę, nie? Mhm. I wiesz, i czekamy 15 minut w lobby, bo wchodzi jedna osoba i ona nie wie, co ma zrobić, czy trzeba tu rozwinąć menu, wybrać drużynę A i zaakceptować. I po 5 minutach ona wychodzi, bo jeszcze się mecz nie zaczął, nie? No. A ona nie wie, że musi coś zrobić, żeby ten mecz wystartować, a ten kolor, który założył, to guys,
guys, Tartak, please choose team now, now please choose team. A w końcu, aha, dobra, tutaj trzeba kliknąć i wybrałem i kurwa, aleluja, możemy mecz zacząć, nie? Po 10 minutach i 15 osobach, które weszły i wyszły, bo myślały, że jak klikną daj mi mecz, to będą miały mecz, nie? Także trzeba też brać pod uwagę, trzeba się przyzwyczaić, że to, tam jest też wszystko w cudzysłowie po staremu, nie? No ja w to nie będę grał, nie? Na pudełko może weź im jeszcze wyślij, żeby na nie, pudełko to wkleili. Jak ktoś lubił Age of Empires, to to mu się będzie podobało, bo to wygląda super. Ja myślałem, że to wygląda tak, jak wyglądało, ale mówię, wystarczy sobie wrzucić screeny z porównaniami, to wygląda pięknie, nie? Tylko po prostu no, dla mnie jest zbyt duża umowność, ja nigdy nie przepadałem za tą serią, więc nie będę leciał. Może w singla bym sobie trochę pograł, bo tam było odrobinę inne tempo, ale niestety w becie nie dało mi. Okay. Nie dane było spróbować singla. No teraz troszeczkę takich RTS-ów powstanie, bo raz, że będzie ten Age of Empires odrestaurowany, będzie, już został zapowiedziany Ancestors Legacy, to jest ten, nad którym Tomek go pracuje między innymi, polskie studio robi. Będzie też z Total War'a znowu coś nowego, będzie, jest ten Spellforce, który wyszedł jakiś czas temu, chociaż to nie jest taki RTS, powiedzmy, per se, bo on tam ma dużo takich RPGowych elementów, ale trochę tych gier się pojawia w ostatnim czasie, co mnie dosyć cieszy, bo ja czasem lubię w nie pograć. Żaden z tytułów nie jest mi znany, które wymieniłeś, niestety. Okay. Chociaż Spellforce gdzieś tam coś kiedyś słyszałem chyba, ale... Spellforce, okay, tak. Spellforce. Ja bym grał w Spellforce, gdybym miał na czym grać w Spellforce 3. To mniej. Byś miał z czego streamować na przykład, gdybyś miał nie, w co grać. To też, to tak nie działa. W dalszym ciągu bym tego nie położył blisko konsoli. No, kup laptopa, na którym można grać w Spellforce i byś mógł streamować wtedy. Tak, profi. Tak, ja mam Switcha, którego kupiłem i nie gram, a co dopiero laptopa. Sprzedaj Switcha, kup laptopa. Sprzedaj Switcha, laptopa. Weź ten tak. na OLX-ie, weź wymienię Switcha na laptopa, koszty wysyłki 560 zł. Okej. Okay. Brzmi jak dobry deal. No bo ty do niego, on do ciebie, to razem 500. No. Razem 1000 ten, tak. No. Co mamy dalej? No dalej mamy... Wybierzcie sobie. No. Fe. No. Fe. 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 Albo fe, albo fe. Albo żelazo. Fi. Albo fi. Fije. Fije. Wiki mówi, że fije jest prawidłowy. To nie jest jak z układu okresowego pierwiastków fe? To ma być nie, właśnie nie. Chyba. Wiki jest dla żartu, bo to ja tam wpisałem. To nie jest. Aha. Ty wpisałeś film. Tak, okay. Ja wpisałem dla żartu. Dzięki, Tartak. Dzięki. Będę w takim razie mówił fe, żeby w dalszej części. Fe to jest mała gra ze studia Zoink, które... To też jest dla żartu. Całe studio jest dla żartu. Cały wpis o fe na Wikipedii robił Tartak i jest generalnie lolowy. Jest to gra w tym programie EA, czyli EA Originals, czyli to jest takie skrzydła finansowe dla małych deweloperów. To jest ten oddział, ciekawe... który zawsze gry są spuszczane w kiblu razem z ich twórcami w jednym przyciśnięciu. Joseph, jakkolwiek mu tam nie było na nazwisko, ten od Fuck You, Oscars by się z tobą nie zgodził. Okej, okay, dobra. Fe jest grą przede wszystkim platformową, to jest platformówka, jest dużo skakania po drzewkach, po skałkach, która nie jest niestety w tej swojej platformowości najlepsza, ale powiedzmy taką jej kolejną, a nawet bardzo główną mechaniką jest to, że nasz mały potworek, który wygląda jak taki mały czarny lisek, potrafi śpiewać. I to jest taki... metroidowa rzecz w tej grze tak naprawdę, bo on ma na początku jeden śpiew, którymi gdzieś tam potrafi ze zwierzątkami się komunikować, nawet z jakimiś roślinkami. Jak zaśpiewa konkretną piosenkę dla kwiatka, to kwiatek się potrafi rozłożyć i wtedy mamy powiedzmy taką trampolinę, po której on może gdzieś tam wyjść dalej. Ej, przecież to było w tym. To było w... Nie Van Ravelu, tylko...
Kurde, przecież to jest tak znana mechanika, że ja pierdzielę. No jak się, no, jak no, się przypomnisz, to napisz do nas. No właśnie, tak znana, że nie pamiętasz. Kontakt małpa.formogatka.pl, Mike, jak ktoś przypomnę. A tymczasem zamknij mordę, mówiąc. dla mnie jest bardzo ważne, jak on śpiewa ten lisek, bo to jest, będzie różnica między zagram na pewno, a wcale. Growluje. Ma taki ja to robię teraz bardzo źle, ale no, powiedzmy tak, w grze to jest przyjemniejszy. W Zeldzie takie, kiedyś takie, były takie trochę jak gwizdanie, wiesz, ma te takie śpiewy, takie... No nie, jak wpisałem Foxing, to mi wyskoczyło, co what mówi the Foxing. Tak, tak. What does the Foxing. No, nie wiem, czego się spodziewałeś tak naprawdę, wklipując to. W każdym razie nasz mały lisek potrafi też znajdować inne zwierzątka, które potrafią śpiewać, to jakieś takie jelonki, czy inne króliczki i tak dalej. I od nich uczy się tych nowych śpiewów i te nowe śpiewy otwierają mu nowe możliwości gdzieś tam właśnie przejścia, eksploracji. Żałuję, że w tej grze nie ma takiego naprawdę mocnego Metroida, że trzeba się gdzieś wrócić, aby coś otworzyć tym nowym umiejętnościom. To są raczej takie korytarzowe rzeczy, które uczysz się i po prostu następnie musisz to użyć dalej, nie? W korytarzu, żeby przejść dalej. Tutaj jest mały, niewykorzystany potencjał. W ogóle ta gra jest takim... Niewykorzystany potencjał to jest dobre określenie dla tej gry, bo ona jest naprawdę śliczna, ma niesamowitą muzykę, te takie kolorystyka tych światów jest naprawdę ładna, bo wszystko jest takie w takich dziwnych fioletach, różnych odmian fioletów niebieskiego. To naprawdę jest przyjemne dla oka. Aczkolwiek po jakimś czasie zauważasz, że tak naprawdę ta stylistyka nie zmienia się przez całą grę. Ona nie jest długa, ale nawet przez te kilka godzin grania masz właściwie te same drzewka, w tej samej kolorystyce, tak samo wyglądający świat, tylko gdzieś tam po prostu inaczej ułożone te kamienie, skałki, drzewa i tak dalej. I zaczynasz czuć, że to był może i fajny pomysł, ktoś miał naprawdę niezły pomysł na to, ale gdzieś tam no pod koniec mogło... Ty tą grę skończyłeś? Tak, bo mówię, to nie jest długie. No to może właśnie między innymi dlatego ona jest taka długa, bo taka krótka, bo po prostu na więcej nie było, nie? Może. W sensie, no to była świadoma decyzja, że nie wiem. No może, ale tak jak mówiłem, no... 4 godziny możesz spędzić. Nie? Przede wszystkim to jest platformer. To jest główny, powiedzmy, gdybyś miał jakąś grę, nie, zaszufladkować, to jest platformer. No i ten platformer jest taki średni, bo on... albo nie daje ci w ogóle wyzwania, bo to są takie proste skakanie po skałkach, albo technicznie jest niedorobiony, bo skaczesz w dobrym kierunku i nie możesz się złapać, nie? Tego miejsca, które powinieneś się złapać i musisz jeszcze raz wrócić się, skakać znowu, żeby przeskoczyć, bo są fajne elementy. Masz na przykład, tak jak mówiliśmy o Shadow of the Colossus, też jest taki moment tutaj, że masz wielkiego, poruszającego się takiego kolosusa, gdzie musisz się po nim gdzieś tam wspinać i o ile to działa, powiedzmy, w Shadow of the Colossus, no to tutaj skaczesz, on powinien się chwycić tego miejsca i nie chwyta się, nie? Spada po prostu na dół i zaczynasz od początku. Więc takie wszystko jest ładne, ładny pomysł, ale gdzieś tam taki, powiedzmy, brakuje gdzieś tego małego wykończenia, żeby to, powiedzmy, był taki tytuł, powiedzieć, że musisz zagrać, nie? Że jest, no. A tymczasem można spokojnie gdzieś poczekać na jakąś przecenę, żeby ograć, no. To tak brzmi, jak opowiadasz, tak brzmi trochę jak Unravel właśnie. Fajny pomysł, początek... Wiesz co, nie chciałbym tego zjechać, bo jestem świadom tego, że to jest małe studio, mała gra, to jest ten program EA Origins, gdzie oni tam pomagają, więc okej. Nie będę się do tego czepiał, jakby to miał być tytuł AAA jakikolwiek. To jest mała gra indie i na to, co zrobili, naprawdę, jeszcze raz podkreślę, muzyka jest rewelacyjna, jest naprawdę przyjemna dla oka gra, ale samo to, co powinno być, powiedzmy, mięsem w tej grze, czyli skakanie, ten platformer jest bardzo przeciętny. Okay. Fajny pomysł jest na te takie metroidowe, powiedzmy, łapanie tych śpiewów od innych zwierzątek i używanie ich, ale jest niewykorzystane też za bardzo, bo to mógłby być większa mapa i powiedzmy cofanie się jakieś gdzieś tam, żeby otworzyć sobie nowe ścieżki i coś robić, a tego tak naprawdę no, nie wykorzystali zbyt dobrze. Okay. Trochę szkoda. Czyli co, i tak naprawdę na przeszedłem to i
gdybym mnie zapytał, o co chodzi w tej grze, nie jestem w stanie ci tak naprawdę powiedzieć, bo ta gra bardzo źle tłumaczy, co się dzieje na początku. Nie wiem, skąd się wziąłem, nie wiem, kim jestem, nie wiem, dlaczego akurat śpiew. Ta gra nigdy tak naprawdę tego nie tłumaczy, bo tam nie ma żadnych napisów, żadnej tak naprawdę historii, bo on nic nie mówi, nie? On sobie tylko śpiewa i jesteś wrzucony w ten świat na początku i jest jelonek, który przed tobą spierdala. I gra nie mówi, nie? Biegnij za jelonkiem, tylko musisz się domyślić, nie? Okej, muszę pewnie biec za jelonkiem, łapiesz jelonka, uczysz się od niego pierwszego śpiewu i dalej, nie? Ale do samego końca ta gra ci nie mówi, skąd się wziąłeś, dlaczego biegniesz w tym kierunku, czego szukasz, kim jest ten koleś duży, kim jest ten koleś mały na końcu. Nie ma nic. Mario, nie wiem, Mario o czym też jest ta gra. Nie mówią, po co masz iść. Dopiero potem się dowiadujesz, że księżniczkę ratujesz. No, come on, jak jesteś, masz mózg, to wiesz, że Mario szuka, wiesz. Ale no, w tej grze nie ma żadnych takich, powiedzmy, wskazówek o tym, co robisz tak naprawdę. Okej, okay. Spoko. Zostały nam dwie gry. Myślę, że teraz do Monster Huntera. Ja bym chciał Wolverblade już odwalić. A, dobra, tak, Monster Hunter zostawmy na koniec. Wolverblade był z tego stream, możecie zobaczyć, jak to wygląda. To, gdy wybierałem tę grę, ona na papierze wyglądała nieźle na stream. Pomijam już znowu te tam problemy ze streamowaniem, bo tam znowu były jakieś przycinki i tak dalej. Ale to nie wyglądało jak najgorsza gra. Nie, dlatego mówię. Gdy wybierałem tę grę, to wyglądało jak naprawdę niezła gra, zwłaszcza na stream, bo to jest taki klasyczny beat'em up chodzony z taką grafiką bardzo rysunkową, wręcz bym powiedział, te postacie powinny, nie robią tego w grze, ale powinny, jak się obracają z lewej do prawej, to powinno wyglądać, że są płaskie, bo to takie wygląda jak trochę takie papierowe wycinanki w grze. To są jacyś tam Brytowie, chyba nie Celtowie, bo ja to nawet sprawdzałem, żeby gdzieś nie popełnić faux pas. To jest bardzo historycznie, prawdziwie historycznie nastawiona gra na to, co się działo gdzieś tam właśnie w Brytanii, gdy Brytów zaatakowali Rzymianie. Wręcz koleś widzę robił, który to robił naprawdę jakiś koszmarny research, bo znajdujemy znajdźki, które opisują jego proces szukania właśnie tam zdjęć i miejscówek, więc on naprawdę prawdziwe zdjęcia wrzuca w te znajdźki i robił naprawdę te chaty z gówna, czy tam jakieś kamienie ułożone, on to naprawdę gdzieś tam grze jeden do jeden wręcz odwzorowywał. I to jest fajne. Fajnie, że można się gdzieś tam historii jakiejś nauczyć poprzez grę. Szkoda tylko, że ta gra niestety ten sam beat'em up, czyli znowu to takie mięsko naprawdę, to co powinno być, jest bardzo przeciętne. I o ile na początku jeszcze gdzieś tam mi sprawiało frajdę, siekanie tych koleści, tak później ci sami przeciwnicy, te same ciosy, brak tak naprawdę jakichkolwiek upgrade'ów dla mojej postaci, bo zbierasz jakieś monetki właściwie, nie wiem dalej w dalszym ciągu po co. No to mnie znużyło i to było czuć nawet chyba na streamie, gdzie ja gdzieś tam w drugiej godzinie grania już na pałę gdzieś tam się kępę. Szukałeś na komórce SMS-ów. No. I to jest chyba najlepsza recenzja dla tej gry. Przypomnij mi, ona ma koopa? Nie wiesz. Koopa chyba ma, ale pytanie jest, czy to jest koop tylko kanapowy, czy online, to tego ci już nie powiem. No właśnie. Niestety. No to był jeszcze, wiesz, to by było powód, dla którego można w to zagrać, nie? Czekaj, możemy to sprawdzić szybko. Dobra, olej. Coop Team. Online Coop not supported. No i do widzenia. Jeszcze jakieś pytania masz? Nie. No nie, to teraz nie, tyle chciałem. Jeżeli chcecie więcej, no to tak jak mówię, no najlepiej to zobaczycie u nas na streamie, który robiliśmy z tego. Chyba wszystko wam odpowie na wszystkie pytania. Okej. Okay. Ona ma trochę taką kolorystykę i estetykę jak Darkest Dungeon. Ma, to prawda, no to jest ten taki podobny art style, to prawda, prawda. Swoją drogą jeszcze. Czy Darkest Dungeon też jest taki, że jak się postacie obracają, to są płaskie? Tak. No właśnie, tego mi brakowało trochę w tym. Tym wszystkim. No, Darkest Dungeon jeszcze w tym miesiącu. Ty jesteś najarany strasznie, nie? Na Darkest Jestem, Dungeon. Bo ja mi się ta gra mi się podoba, nie chciało mi się... Mi się ta gra strasznie podoba, ale wszystko to, co o niej słyszałem, o tym, jak jest trudna, mnie zniechęca. Ta gra cię tak gnoi i ona co róż wymyśla nowe pomysły. Już myślałeś, że widziałeś wszystko.
A nagle ktoś w twojej drużynie nagle, bo on stwierdził, że to jest szaleństwo, ta misja nie ma sensu, nagle kurwa. No właśnie, ja jestem okej, gdy jest roguelike, który muszę zaczynać od początku, bo wszystko, nie? Tak naprawdę zaczynam od początku, no. Jadę kolejny run. Nie lubię właśnie gier, które za to mnie gnoją i wiesz... Bo to też jest taki właśnie, wyrolowałeś postać, która ma cukrzycę, nie? Masz 5 godzin życia. To jest no. Właśnie ten powiedzmy styl. Grasz i koleś mówi, nope, ja teraz będę szalony i nic nie zrobię i koniec, game over. Teraz się bawimy po mojemu, nie? Graliście razem w Monster Huntera? Nie graliśmy niestety. Nam się razem. Nie udało, korespondencyjnie graliśmy trochę, opowiadaliśmy sobie, co tak. Kto wyfarmił. Tak, 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 ja widziałem, wyłączyłem się z naszego czata grupowego na jakieś 2 dni, bo tam nic innego nie szło, tylko Monster Hunter. To tak zauważyłem, było. Tak. Okay. Tak było. To zauważyłem. Właśnie, wrócimy jeszcze na chwilę do Monster Huntera, bo pograliśmy dosyć dużo. Kubar, gdzie ty jesteś? Mike powiedz. Pograł, a ja w ogóle kupiłem, więc chciałbym od tego zacząć. A to tak, to no. W pewnym momencie miałem ten mówi, taki, że... robię teraz rękoma wagę teraz, gdzie się wahałem, czy nie widzicie tego. Wahałem się, czy kupić, czy nie. W końcu kupiłem, bo tak naprawdę nie ma w tym miesiącu nic innego do grania, więc no nie ma. Sobie, czemu nie miałbym spróbować tego? Jest to zasługa przede wszystkim twoja, Mike, i streama z Monster Hunter World, bo jeżeli do tej pory straciłem zainteresowanie do tej gry, to tak to, co pokazałeś, pokazało mi, że to jest coś, co mógłbym grać i chciałbym spróbować. Mhm. Dzięki temu gdzieś tam rzuciłem się na tego Monster Huntera. Gdzie jestem? Jestem teraz w jakimś, w drugiej mapie, zaraz po koralowcach, czyli jakimś tam zgnitym Veilu. Okej, to jesteś fabularnie dalej niż ja w takim razie. Tak, aczkolwiek nie cisnę bardzo na fabułę. Dużo z tego, co grałem, bo aż sam się dziwię, dlaczego mam tyle godzin na liczniku, a gdzieś nie jestem dalej, to była tak naprawdę nauka tej gry. Ja nigdy wcześniej nie grałem w Monster Huntera, więc wszystko... Starałem się bardzo pomału nauczyć i dowiedzieć. Stąd tyle pytań było na Messengerze, stąd no tak, tyle rozmów też z Kaniem, który gdzieś tam w tym momencie był już daleko i wiedział, co się robi. Bardzo pomału po prostu bawiłem się. Sporo, naprawdę sporo z tych wszystkich godzin, które spędziłem na testowaniu każdej broni. Mhm. Chciałem spróbować każdą broń. Może zacznę od tego, bo w tej grze nie levelujesz postaci tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że levelujesz życie, tam siłę czy staminę, nie ma czegoś takiego. Taką postacią, jaką zaczynasz na początku, tak naprawdę kończysz grę, a cały rozwój jest włożony w arsenał, w broń. I w twój skill. Wiadomo, nie? W twój skill, ale tak naprawdę polepszanie tej broni, którą masz, kolejne etapy i gdzieś tam drzewka i tak dalej, to jest cały rozwój tak naprawdę postaci, bo robisz się mocniejszy, szybszy przez to, że masz po prostu lepszą tą broń, która ma lepsze stacje. Więc mam wrażenie, że znalezienie broni, która ci podpasuje, jest dość ważnym etapem w tej grze. Mhm. I tutaj miałem mały problem, nie będę oszukiwał, bo o ile jak wklepiesz w Google nazwę najlepsza broń w Monster Hunter World dla osób początkujących, właściwie każdy wynik powie ci, że ten krótki miecz tarczą, nie? Tak. I go. I okej, to jest faktycznie broń dobra, bo to masz tarczę, masz te ciosy są szybkie, nawet jak masz wyciągniętą broń, to możesz pić jakimś cudem, bez pocięcia się tym mieczem, możesz się napić tej takiej leczącej. Panie, jakbyś chwytał butelkę w tę samą rękę, co masz miecz i wbijał i go w czoło, tak, no o tym mówię właśnie, no. Bo już tłumaczę, każda inna broń musisz ją schować, czyli tam łuk na plecy, miecz tam do pochwy i tak dalej, żeby się napić tego leku leczącego, a to jest powiedzmy sekunda, dwie, to są bardzo ważne sekundy, nie? W walce z potworem, żeby ten miecz schować. Krótki miecz z tarczą jest taki, że możesz się szybko napić, możesz zablokować tą tarczą, możesz nawet tą tarczą ogłuszyć potwora, może mieć gwiazdki nad oczami. Strasznie podobają mi się gwiazdki nad oczami, to jest świetne, że dinozaury je mają. Ale szybko nauczyłem się, że to jednak jestem, powiedzmy, trochę bardziej jednak zaawansowanym graczem niż krótki miecz z tarczą. Że ta broń nie daje mi takiego fanu, jakbym chciał wyciągnąć z tej gry. Zwłaszcza, że widziałem inne rzeczy, które się tam znajdują. Niestety przy testach okazało się, że te kolejne bronie są zbyt zaawansowane dla mnie. Ja są jestem trudne, gdzieś tak... No. Jestem pomiędzy... Jestem
za tą krótkim mieczem starczą, ale nie jestem jeszcze gdzieś tam na tym wielkim, rozkładanym mieczotoporze, czy tak, na lancy z shotgunem, czy na kijku z dwoma ostrzami, gdzie można latać, jakbyś miał helikopter i tak, gdzieś tam właściwie tylko w powietrzu robić wywijanki, więc mój następny krok to był, okej, znam młotek, bo widziałem, jak Mike gra młotkiem, więc spróbujmy młotkiem. I okej, to mi gdzieś mniej więcej na sporo czasu przypasował ten młotek, bo można robić te takie, ja to nazywam spin it to win it, ten cios. Ten Sonic taki, tak? Czy... Ładujesz do trójki prawym triggerem i po prostu robisz spin it to win it po dinozaurze i do jego śmierci. Okay. Tak mi się bardzo w młotku podoba, jak masz takie miejscówki, gdzie możesz zjechać na dupie i zjeżdżasz na tym młotku, wyskakujesz i się kręcisz tak jak Sonic i robisz dodatkowe obrażenia. To nie zawsze wychodzi, trzeba mieć też dobre miejsce do tego, ale to zadaje niesamowite ilości obrażeń potem, jak wejdzie. No i ten cios, gdy leży potwór, to B, nie? Zaczynasz go po prostu ten piąty to już jest... To jest masakra. Jak wejdzie mu w łeb piąty, no to on nie ma, po prostu nie ma wuja we wsi, tak naprawdę. Tak. To prawda. Ale... I ten młotek działał mi przez dłuższą część. Nawet farmiłem tego T-Rexa, żeby zrobić sobie ogniowy młotek, bo on był bardzo mocny, zbroje i tak dalej. Mi wypadł za pierwszym razem. Ja trochę gdzieś tam pobiegałem na nim, ale to sprawiło, że się nauczyłem po prostu gry, nie? Te bieganie za tym, uczycie tak naprawdę tych wszystkich mechanik i zbierania tych Tak, bo tak naprawdę ten główny game loop w grze to jest taki, że idziesz na potwora, zbierasz z niego coś, z tego co wypadło robisz sobie nowy pancerz, nową broń i powtarzasz to na kolejnym potworze bądź na tym samym. To jest game loop Monster Huntera, nie? Prawda. Ale wracam do młotka. Szybko pojawił się potwór, który latał i on miał absolutnie wyrąbane na lądowanie. Tak. I to nie mówię o tym takim T-Rexie tam pierwszym, tylko mówię w koralowcu, gdzie był koleś taki elektryczny, ziejący lodem koleś. On miał absolutną wyjebkę na jakiekolwiek lądowanie nawet na ziemi. Nawet T-Rexa młotkiem ciężko już było sięgnąć. No. I młotek okazał się, mam fajny młotek, mocny młotek, ale ten pan jest tam i on do mnie strzela, a ja mam młotek, nie? No i zaczęła się wtedy podróż kolejna moja po broniach. Próbowałem właśnie tego kijka z dwoma ostrzami, co myślę, może jak on gdzieś tam będę latał z nim, to mi absolutnie nie wychodziło, bo tam jeszcze jest trudne do opanowania, Mechanika tych jakichś takich kleszczy, które trzeba mu też przypinać, To mi gdzieś rozwaliło totalnie mózg. I w końcu siadłem na łuku. I teraz jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Okazało się, że niekoniecznie muszę być melee w tej grze. Można też spokojnie się gdzieś tam być strzelającą postacią. I to mi się zaczęło podobać. Teraz mi się naprawdę bardzo fajnie gra, bo łuk jest bardzo dziwną. Mogłoby się wydawać, że łuk jest taką bronią raczej snajperską na odległość, tymczasem łuk w Monster Hunterze jest bardziej shotgunem niż bronią snajperską. On z początku nie zadaje jakoś dużo obrażeń, nie? Dopiero później, jak go podlevelujesz, drogi różne. Będę strzelał z łuku i będę się stał w ogóle z kilometra i do tego dinozaura czy tam potwora będę sobie pruł z daleka. Nie, właśnie. Ale to chyba to by zepsuło grę, więc ten łuk się chyba inaczej zachowuje, co? Ta gra nie przewiduje w ogóle stania z daleka od potworów. Wiesz co, ale są dwa typy broni też jeszcze poza łukiem. Jest taki mały karabinek, coś jak SMG i jest taki karabin, taki ciężki naprawdę, że on nosi go jak minigana. Taki minigun. I z tego można pruć naprawdę z daleka. Naprawdę, wiesz, może z daleka. Więc dla mnie było też oczywiste, że jak mam łuk, to po prostu też będę pruł z niego. Okazuje się właśnie, że oni łuk zrobili w Monster Hunterze jako shotgun. Jasne, pod zwykły strzał, to jest jedna strzała, ale to taki B, czyli drugi jego strzał, to jest taki trzy strzały naraz, taki klasyczny naprawdę shotgun, gdzie szybko z niego prujesz jak z shotguna. I jak do tego doszedłem, że musisz być tak naprawdę na krótki kontakt, no to wtedy dopiero załapałem, wiesz, to strzelanie. Musi być blisko, ale wtedy naprawdę zadajesz dobre obrażenia. Nawet ten twój celownik ci pokazuje, on jest na tyle uproszczona gra, że on ci pokazuje, że jesteś w dobrej odległości od niego, że to jest ta odległość, z której mu naprawdę dużo obrażeń będziesz zadawał.
Każda broń ma też swoje jakieś tam ułomności, no bo jeżeli masz mieczyk, masz topór czy coś tam, no trzeba to ostrzyć, to pokazywał też Mike na streamie, że z tępą bronią to tak naprawdę nie, za bardzo nie, nic nie porobisz, bo ona się będzie odbijać od potwora. Minus broni strzelających jest taki, że no musisz mieć amunicję do tego, a to oznacza niestety taką gdzieś tam, że cały czas musisz podnosić coś. Trochę coś więcej podnoszenia tych jagódek najróżniejszych. No. Aczkolwiek podnoszenie wszystkiego to jest dobra chyba rada dla Monster Huntera. Jeżeli widzisz coś, czego nie masz full, tak w ogólnie, momencie, nie? Po prostu podnosisz tak, wszystko, po prostu co podnieś leży. To. Tak. To podnieś to i po każdej misji wrzuć to do skrzyni tej takiej głównej, gdzie zbierasz wszystko, tam możesz chyba nieograniczoną ilość tego sprzętu wrzucić. Tak. Więc to jest dobra rada. Co chciałem powiedzieć? No to właśnie to, co ty mówiłeś, że to są takie krótkie misje, gdzie tak naprawdę lub, nie? Wybierasz sobie potwora, do którego ci brakuje coś, patrzysz właśnie, jaki jest następny etap mojej broni, nie? Do ulepszenia. Tak. No, brakuje mi tego worka z tego kolesia, brakuje mi tego pancerza. Wybierasz go gdzieś tam na tym swoim billboardzie, gdzie wybierasz misję i po prostu go jedziesz, zaczynasz go farmić na te rzeczy. Tak, a to się też fajnie łączy z resztą gry, tam gdzie ten research taki robisz, te punkty zdobywasz researchu i one ci mówią na przykład... Już po pewnym, na pewnym poziomie mówią ci, z których części jego ciała co może wypaść, nie? Bo na początku tego nie wiesz, tak. Dopiero potem się dowiadujesz. Tak. I jest dużo łatwiej farmić coś konkretnego. Bo to brzmi trochę nudno, nie? Takie wybierasz te potwora i go farmisz nieskończoność, ale to jest obudowane tak masą innych rzeczy, które robisz. No właśnie tak. To jest zbieranie tych roślinek, czyli tego wszystkiego, co jest ci potrzebne na życie, amunicję, pancerze i tak dalej. Masz do tego takie misje, które masz zawsze. To są takie podnieś 10 grzybów, podnieś 10 roślinek. Takie bountiesy, nie? I to jest bardzo ważne, te bountiesy, bo one dają ci punkty, za które możesz z kolei levelować zbroję. Tak. Więc to trzeba mieć zawsze też wybrane maksymalną ilość, jaką tylko możesz mieć. Do tego wszystkiego dochodzą właśnie podnoszenie tych, uczenie się potworów, czyli za każdym razem jak widzisz jakiś ślad, którego nie masz jeszcze potwora, to warto go sprawdzić, bo cały czas idzie ci level tego potwora i po prostu jak go wymaksujesz, to możesz go później szybciej znaleźć. Tak. Po prostu po jednym śladzie on ci pokazuje na mapie, gdzie on jest i go masz. I gdzie będzie mało za tego chwilę. Właśnie. Gdzie będzie za chwilę, w książce ci pokazuje, na jakie on jest elementy mało odporny, na jakie jest odporny bardzo, co nie zrobi mu krzywdy, gdy się w błocie oklei, bo też jest taka mechanika, że te potwory się potrafią okleić błotem i wtedy na przykład prąd już nie działa, no bo nie przechodzi do niego, tylko musisz go czymś wodnym, nie? Zmyć mu to tak, co ma na sobie tak. I dopiero go zacząć ciachać. Do tego jest cała, na przykład, uwielbiam, absolutnie kocham w tej grze kuchnię i wszystko, co jest z nim związane. Najbardziej wiem, tą animację, jak koty gotują. Jeżeli, właśnie, ale słuchaj, tych dań jest później strasznie dużo i masz questy, które powodują, że tych rzeczy dochodzi jeszcze więcej. Tak, dla kucharza je robisz. Każde danie jest inne i ja wiem, że to jest, wiesz, w moje serce, nie, uderza ta gra, ale te animacje tego, jak oni to robią, jest absolutnie genialne. Tak. Ale już... te animacje są różne? Bo ja myślałem, że... Tak. Nie, w zależności od tego, co robisz, to są różne, jest więcej tych kotów, pomocników i oni to solą, kurwa, przykrywają i zawsze na koń, bo jest ten główny kucharz i on ma swoich tych takich przydupasów, tych swoich srabków, którzy tak naprawdę to gotują. I to jest tak, jak wyglądają dobre kuchnie, bo w tych dobrych kuchniach ten taki najważniejszy szef, on tak naprawdę nic nie robi. On nigdy nie gotuje, on jest tylko od spróbowania, od sprawdzenia, czy tam położenia ostatniej gałązki czegoś na talerzu i tak jest tak samo tutaj. Na przykład robisz kurczaka i ten główny szef na końcu tak bardzo powoli, tak na nóżkę tego nakłada takie białe, ten taką papierową taką nóżkę do przykrycia ten, więc absolutnie kochane jest wszystko, co związane z kuchnią w tej grze. Już widziałem na necie, ludzie robią filmiki, jak odwzorowują te wszystkie zachowania. O Jezu, ile tego jest już, no. Tych kotów. To jest po prostu osobna sieć już teraz na YouTubie, tych ludzi udających robienie tych potraw. To samo jest z tym kotkiem, którego wybierasz, czyli ze srabkiem. Srabek ma oczywiście całą swoje drzewko rzeczy, zbroi i tak dalej. I za ile tego jest. Musisz farmić dla siebie, ale musisz też farmić dla srabka, żeby go...
ubrać w coś, co będzie go chroniło, dać mu broń, która też ci pomoże, bo on może ich tam zarażać truciznami, kopać prądem i tak dalej. Ubranka dla niego, one są z takim pietyzmem w ogóle dopracowane, tam jest tyle detalu na nich i one są strasznie różnorodne. Ja najlepiej bym każde jedno mu ubrał i grał. Prawda. Ale kotek przede wszystkim to jest twoja apteczka, bo kotek, główną umiejętnością kotka jest takie, że on co jakiś czas po prostu znajduje taką bańkę z leczeniem i potrafi cię rzucić nią i wtedy cię leczy. I to jest jego najlepsze zadanie, ale kotek jest tak kuźwa przekochany. Słuchaj, on ma, jak ty pływasz w wodzie, to kotek w tym czasie wyciąga taki mały pontonik, ale taki zajebiście malutki pontonik i ma malutkie wiosełko i jebany za tobą tym, wiesz, na tym pontoniku pływa wszędzie. No jest, tak jest absolutnie kochany. Do tego, nie wiem dlaczego, ale w głównej bazie jest świnka, która ma sweterek. Jak tą świnkę zaczniesz drapać, to ona się w tobie zakochuje i pojawia się całe drzewko, kurwa, dla świnki wtedy. Możesz ubierać sweterki, szyć, kolory, no. A, i możesz ją nosić po bazie. Trzymasz ją jak pieska tak na rękach, możesz z tą świnką biegać po tym. No, jest po prostu, no, mózg rozwalony, co można robić w tej grze. Tam jest jeszcze cały, nie wiem, czy ty, Kubar, już to zacząłeś robić, czy to już odblokowałeś, bo ja jeszcze nie, tylko wiem, że to jest całe meblowanie pokoju swojego. Jest całe meblowanie pokoju i zastanawiałem się długo, do czego są małe zwierzątka w tej grze, bo masz tą siatkę taką, czyli taką wystrzeliwujesz siatkę, gdzie łapiesz rzeczy i możesz te małe zwierzątka łapać. Możesz mrówki łapać, ptaszki, kruki, żuczki, gnojatki nawet są w tej grze, gdzie można je łapać. Nie wiedziałem po co i okazało się, że te zwierzątka możesz później do pokoju wjebać. Tak. Więc ja nałapałem sobie mrówkojadów i mam cały pokój wyjebany mrówkojadami. Mogę. Dlaczego? Nie wiem. Mogę, więc mam mrówkojady. A to też nie jest tak, że to jest jakiś taki pokój zabity dechami, bo to się potem robi taki wielki prawie, że pałac z tego, nie? No. Do tego masz całe takie, powiedzmy, jak to w każdej bazie, są grupy, które są odpowiedzialne za coś innego, więc masz te grupy, które są odpowiedzialne za questy, później masz grupy, które są odpowiedzialne za złapane potwory, nie zabite, tylko złapane. Masz wszystkich tam od roślin, którzy hodują ci rośliny, które ty sobie wybierzesz, więc jak na przykład brakuje ci, masz cały czas problem z grzybami, które mają trucizny, bo z nich robisz amunicję, no to sobie u nich po prostu to hodujesz i tam nawozem podsypujesz. Wtedy szybciej rośnie, tak. Wtedy szybciej rośnie, masz całą kółko tylko dla wysyłania kotków na misję i to jest bardzo podobne do tego, co było na przykład w Asasynach, nie? Takie wysyłanie asasynów na misję, że oni gdzieś tam przez ileś minut są i wracają ze sprzętem, to też jest. Bo na tych mapach, na których polujesz, co jakiś czas znajdujesz te takie kotki, które możesz ich zaprzyjaźnić i ich jakby bierzesz do siebie. Wtedy i możesz wysyłać grupy z tymi kotkami na misję i oni ci przysyłają różne tam rzeczy, w zależności od tego, co zrobią. No jest cały właśnie kowal, w którym robisz wszystkie tak naprawdę upgrade'y i to jest do zbroi, do broni, dla zbroi dla kotka, dla jego broni. Każda broń ma perki. To jest tak olbrzymie drzewko rzeczy, które tam tak naprawdę robisz, bo to jest, no nie oszukujmy się, to jest cała mechanika tej gry, czyli musisz farmić, żeby mieć coraz lepszy ten sprzęt i on ma tego coraz więcej, coraz większe drzewka, coraz większe umiejętności. Fajne jest to, że warto mieszać sety w tej grze, czyli nie jest tak, że jak masz konkretny cały set wybudowany, to jest najlepiej, tylko każda część z różnych setów robi inne rzeczy i jak na przykład chcesz robić naprawdę dużo obrażenia od prądu, to szukasz, która część konkretnych setów to robi i mieszasz to. To mi się strasznie podoba, że... Tak, tylko te sety też, te lepsze sety, one dają bonusy potem, jak są w komplecie. Prawda. No, ale już wyfarmiliście już jakieś takie sety, co tam pióropusze w dupie mają. Tak. Kości dinozaurów na ramionach i ogień bucha z klaty. Mój kotek Srapek wygląda, ma takie futerko jak Mei z Overwatcha, takie zimowe. Jasne, one dają bonusy, ale przynajmniej na początku jak grasz i na przykład idziesz na potwora, który wiesz, że jest mało odporny na prąd, nie? Załóżmy. No to ja mam wyfarmiony set, nie? Cały, tak, znaczy nie set, tylko właśnie konkretne części. Złożone, które dają tylko do uderzenia do prądu i to robi masakrę, nie? Temu potworowi, więc to mi się podoba, że można różne mieszać rzeczy, nie tylko set, wiesz, jest,
jedynym słuszną drogą, powiedzmy, jeżeli chodzi o zbroję. Historia, fabuła jest absolutnie straszna. Pomijalna. Po tym, jak kupiłem grę, jest taka, powiedzmy, krótka cutscenka, no jest tam, powiedzmy, 10-15 minut cutscenki o tym wprowadzającej, nie? Co się dzieje, skąd się wziąłeś w tym świecie. Ta cutscenka prawie dała mi raka i byłem już gotowy oddawać grę z powrotem, zanim przekroczę liczbę godzin i achievementów w tej grze. Jest tak zła. Jest tak masakrycznie, absolutnie koszmarna, więc... No, poza tym wyraz twarzy mają tak głupawy te niektóre postacie, szczególnie ta laska, która ma te okularki, no, taką ale lornetkę. W ogóle animacja twarzy, te takie zęby, które się nigdy nie ruszają, gdy mówią, no to jest bardzo złe. No, nie będę oszukiwał, nie będę wijał w bawełnę, to jest złe. Ale jeżeli tylko przejdziecie to i faktycznie polecam przeklikiwanie tego, co oni mówią, bo to jest absolutny koszmar i zajęcie się tym mięskiem, czyli polowaniem na potwory, bo to jest naprawdę fajne w tej grze. No. A dlaczego mi się podoba? Podoba mi się, bo jest... Trochę przypomina mi Dark Soulsy sama walka, czyli jest może nie aż tak bardzo skillowa jak w Dark Soulsach, ale ma ten taki element, gdzie nie możesz maszować batonów. Maszowanie nie ma sensu. Mhm. To jest pewna śmierć. Zwłaszcza broń, która jest ciężka, która zadaje mocne obrażenia, ale bardzo długo jej zajmuje, nie? Na przykład młotek. Tak, tak. To jest bardzo ważne, aby ten każdy cios wymierzyć w dobrym momencie. Bo, i jeszcze bo w odpowiednie miejsce też, nie? I w odpowiednie miejsce, bo walenie, maszowanie czy walenie na pałę absolutnie nigdzie cię w tej grze nie zaprowadzi, więc to mi się podoba, że jest obserwowanie staminy, tak jak w Dark Soulsach, wyważanie tych ciosów w konkretnym dobrym momencie, w konkretną część. No to mi się podoba, to mi się właśnie, to jest, mam wrażenie, że najlepsze mięsko tej gry. Okej. Okay. To jeszcze tylko o tym multi powiem, bo pograliśmy trochę w multi. Właśnie, opowiedz z Kaniem. Żeby tam wejść w ogóle do wspólnej zabawy, to trzeba zrobić tak, że musisz sobie taki jakby team stworzyć, tak jak masz, nie wiem, fire teamy w Destiny były, mm-hmm. czy coś takiego. Potem jeden z was musi podejść do tablicy z questami, postnąć questa, bo tam się postuje questy, tak jakbyś... Tak. W ogóle to jest dla mnie też... Dziwne, jak to się w ogóle nazywa, że post a quest, nie? No co ja mam postować za quest? Ale wybierasz, który quest będziesz robił i w tym momencie ten drugi gościu musi podejść do tablicy i kliknąć join quest. I dopiero jak on zrobi join... Ale już jest w twojej grze, czy w swojej grze? Nie, on jest w mojej grze. Mimo tego, że jest w mojej grze, to musi podejść do tablicy i kliknąć, że chce robić ze mną questa. I dopiero wtedy się odpala możliwość wspólnego wyjścia na tego jak questa. Jak jest ten... Jak mówisz fire teamy? Na czym to polega? Znaczy musisz się tak jakby w taką grupę połączyć. Tak teraz, ale to tak jest teraz wszędzie. W taką instancję. W Battlefrontach, w Overwatchu. Ale czy to jest tak, bo tam jest w tej bazie, jest najwyższe piętro, to jest jakiś taki osobny hub chyba multiplayerowy. A to jest to? W ogóle, to jest jeszcze coś innego, to jak chcesz samemu sobie szukać rozgrywki. To tam, bo to na początku w ogóle jest chyba zablokowane, nie wiem. Tam, też nie łaziłem. Bardziej mi chodziło o takie granie właśnie z kumplem, jak jesteśmy na headsecie. To nie jest tak, że robisz join game i jesteście zaraz na ekspedycji czy tam na potworze. Nie, jeden z was musi wziąć questa, założyć tam grę, potem ten drugi musi joinnąć do questa, potem obaj musicie kliknąć, że tak, już idziemy i wtedy nas gra zabiera tam, gdzie trzeba. Także zanim żeśmy do tego doszli, naprawdę 10 minut biegaliśmy w kółko, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Najpierw on założył grę, potem ja założyłem grę, potem żeśmy dopiero skumali, że trzeba tego questa kliknąć i... Oczywiście możesz sobie wybrać, że masz questa na hasło, wtedy nikt inny nie wejdzie ale do tego questa. Ale to jest też strasznie japońskie. Oj, strasznie, naprawdę. Oni tak są zacofani, jeżeli chodzi o ten takie multiplayerową rzecz. No, w Dark Soulsach jest to samo, no. Tak! Kurwa, musisz mieć ten sam pierścień, położyć znak, wtedy ta osoba musi znaleźć ten znak. Wtedy się pojawia, ale musisz być w jakiejś tam instancji, musisz coś tam, no to jest jakiś po prostu koszmar. No, to prawda. Ale tak poza tym ten multiplayer działa bardzo stabilnie, fajnie, nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów. Oprócz jakichś tam lagów, ale to były bardziej spowodowane tkania internetem niż serwerami, więc to tak pod tym względem to wszystko działa cycuś. Bardzo fajnie się grało. Jak wejdziesz na stronę Xboxową, która mówi o tym, czy jest jakiś problem z live'em, to właściwie od premiery jest tam, że Monster Hunter World ma problemy. Okej. Okay. Więc to i tak się powinieneś się cieszyć, że
Okay. Że udało wam się jakikolwiek Że działało mimo wszystko, no to dobrze. Znaczy nie, ja tam widzę po Twitterze, że non stop ktoś wrzuca jakieś, czy nawet sam Monster Hunterowy profil tweetuje, że tu jakieś problemy, ta gra już patchów parę dostała, także tam no ona cały czas żyje, to jest fajne, że tu się będzie rozwijało. A z czym ty biegasz teraz, dalej z młotkiem? Cały czas mam jeszcze młotek, no, bo jeszcze mi wystarcza na te potwory, które łażą po ziemi, dopiero jak dojdę do tych, których już nie sięgnę, no to wtedy będę musiał zmienić coś. No. Ale na razie jest okej. Okay. Także Monster Hunter, naprawdę, on wyszedł w idealnym momencie, to jest super gra. Jak, to już tu zresztą mówiłem na poprzednim odcinku, jak ktoś się kiedyś wahał, czy nie spróbować kiedyś Monster Huntera, to jest dobry moment. Wiesz co, ale musi gdzieś być ta taka nutka... Coś musi siedzieć w tobie, musisz czuć, że to może być coś, co może ci się spodobać. Na przykład nie widzę Tartaka grającego w to. Nie, to absolutnie, to się nie, zgadza. Nie, w multi bym pograł, tylko trochę mnie... Tartak, ale to nie jest tak, że ty będziesz... Bo ty musisz sobie wyfarmić całą broń, cały armor, bez tego w ogóle w multi nic nie zdziałasz. To będziesz stał bezużyteczny z boku. Trochę mnie odstrasza to, że mówi, że maszowanie, w sensie stanie przed potworem i no, dlatego mówię. Nie, to nie ma tam czegoś takiego. Tu musisz go z odpowiedniej strony podejść, wiedzieć, w co go uderzyć, wtedy co mu odpadnie, jak go tam... Wiesz, kombosami go też musisz załatwiać. I każda broń ma swoje kombosy, więc trzeba się nauczyć konkretnej broni, musisz się nauczyć. Więc jak nauczysz się młotka, to mieczem nie będziesz potrafił walczyć w ogóle. No to właśnie jest to. Że tego ja bym się wziął młotek i kurwa, mam tak dużą broń, że jak się raz piznę, to no nie, i tak mdlejesz. W dalszym ciągu, one mają tyle życia, że ty go tam 20 minut, nie, gonisz. Tak. I no taki średni czas walki z potworem, jak nie jesteś jakoś tam dopakowany niesamowicie, no to jest te 20-30 minut przeważnie. No właśnie, to ja bym nie miał cierpliwości na to. Okej. Okay. Dlatego właśnie mówię, że musi gdzieś być w tobie to takie małe gdzieś tam światełko tego, że mógłbyś ziarenka. To grać. Tam ciekawość po przyjściu z Dark Soulsów. Czy... W moim sercu jest smoła i ciemność, to nie. Ja wiem, akurat wiem. Okay. To Souls. I miejsce na wszystkie dodatki z PUBG. Okej. Dobrze, to zostanie nam top coś tam. Ja się przełączę na drugą zakładkę, bo już ją tu przygotowałem. W top coś tam robimy nasze 10 gier i dzisiejsza piątka, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale Age of Empires chyba nie będziemy do tej listy dorzucać, bo to jest beta. Nie, bo to jeszcze nie wyszło, to nawet nie ma co ten, tak. To nie wolno takich rzeczy robić. Monster Huntera już mamy na liście na piątym miejscu, więc on tam, to się już nie zmieni. I teraz tak, zacznijmy od Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus ja bym tutaj wrzucił, ale nie jakoś bardzo wysoko. To trochę bym go wrzucił, ale nie za wysoko. Tak, trochę bym go wrzucił, ale nie za wysoko. Wydaje mi się, ja bym go dał pomiędzy Somę a Hollow Knighta, bo grało mi się mimo wszystko lepiej niż w Hollow Knighta w niego, ale to nie jest jakiś taki... Nie mam takiego... Tego, co w Monster Hunterze na przykład, że wow, jaka to jest zajebista gra. Czy no muszę się zdać na twoją opinię. Brutale to jest gra lepsza niż niż Shadow of the Colossus? Tu Tartak bardzo cisnął na nią, ale ona chyba jednak jest gorsza. Nie cisnął, tylko po prostu z czegoś tą listę trzeba było zrobić. To nie no w porządku, tak. jasne. Tylko trochę mnie będzie bolało, żeby dać go nad Somę mimo wszystko, ale... Mój sentyment jest duży. To jest właśnie ten sam problem, o którym mówiłem, nie? Skąd są te oceny? To spoko. To możemy go dać po Monster Hunterze. Na szóste miejsce by wpadł. Tak, tu może tak? wylądować. No. Dobrze. To niech będzie. Fe? Full Metal Fury za to wypadło. Wypadło, tak. No. Ani Fe, ani Wolverblade absolutnie nie. Nadmundki nawet nie, tak? Nie. Dobrze. Nie. No to dzisiaj poszło sprawnie i szybko w takim razie. To już teraz tak, to już teraz będzie coraz łatwiej. Czyli nadal na pierwszym miejscu mamy Assassin's Creed Origins, potem Horizon Zero Dawn, potem Persona 5, potem Night in the Woods, Monster Hunter World, Shadow of the Colossus, Sexy Brutal, Soma, Hollow Knight i Nightmares from the Deep, Davy Jones. Zajebiste top coś. Tak wygląda nasze top coś tam w tym roku. Akceptuję. Dobrze.
Taki seal of approval powinien być. W porządku. Czy coś jeszcze mamy na dzisiaj? Chyba już nic. Nic już chyba nie mamy. Proszę tylko przypomnieć, że streamujemy. Proszę nas oglądać. Tak, co czwartek o 20.07. I ty czasem... jakiekolwiek czkawki. No. Tak, ale wyniki oglądalności idą w górę, już się cieszymy, jest stała, coraz wyższa liczba, bo tak, powyżej 100 oglądających to już jest nasz standard, którego się trzymamy, teraz tak. Celujemy w 150, więc no. Musicie nam pomóc. Babcie przyprowadźcie, żeby oglądała. Wszystkich. Ale z laptopem, bo bez laptopa to nie ma sensu. Tak. Na wszystkich urządzeniach w domu się musicie zalogować, na różnych loginach. Brawo. Tak jest. Dobrze, to do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa. Na razie. Pa, pa. Tej stronie twojej z plakatami pisuje Gdynia i on nic nie znajduje. Nie ma takiego miasta Gdynia. Gdynia not found. Na ten drugi. A, drugi. Odchodzę. Co jest? St. Patrick, okej. Okay. Dzień świętego Patryka. No ale ty nagrywasz w nocy, to jakbyś chciał świętować Patryka, to i tak po nagraniu, nie? To prawda. Ja tak świętuję Patryka, nie wiesz. Okay. Ja zawsze chcę świętować Patryka i z kumplami na piwo, przebrać się za tego, jak on się nazywa. Zabawana. Tak, zabawana. Zabawana. I kurwa, zawsze zapominam.